Podobnie też może się okazać, jeżeli jesteście na przykład copywriterami, bardzo dużo agencji ma bardzo duże braki w mocach przerobowych i chętnie przyjmie kogoś do współpracy, nie na etat, bo to jest też duża bolączka agencji, że one nie chcą etatowo nikogo zatrudniać, a taka osoba, która by chciała z nami pracować gdzieś z zewnątrz i po prostu realizować projekty na zasadzie takiej, że mamy wolne sloty na realizację czegoś, no to to jest fajny pomysł. Dlatego jeżeli jestem freelancerem albo jakąś małą agencją i szukam kontaktu z dużym klientem, to moim zdaniem należy się albo podczepić do jakiegoś dużego przedsiębiorstwa, które oferuje usługi marketingowe, czyli to będzie jakiś dom mediowy, duża agencja, która nie oferuje usług, które my oferujemy, no to trzeba by czować nie przedsiębiorcę, który mógłby chcieć taki mailing dostać, tylko agencję, która takie usługi oferuje i zostać jego i podwykonawcą po prostu. Pierwszy kłopot, przez jaki musimy przejść, to jest zaufanie i czas, którego ktoś nie chce poświęcać na to, żeby nas poznawać od zera. To znaczy, bardzo was namawiam i życzę wam tego, drodzy słuchacze, żebyście byli partnerami w waszych biznesach, w waszych partnerach, klientach, a nie dostawcami usług, bo tak często jesteście postrzegani, kiedy przychodzicie i chcecie im sprzedać wasze usługi. To jesteście dostawcą, a nie partnerem. De facto w komercyjnej pracy na końcu chodzi o to, że każdy chce dostać swoje pieniądze i trzeba o tym mówić wprost. Jeżeli nie nazywamy tego po imieniu, to potem toniemy w jakichś efemerycznych opisach. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Nasz dzisiejszy gość jest jednym ze współautorów drugiego członu nazwy tego podcastu, czyli podcastu dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Urzekł mnie hasłem róbcie hajs na Barcampie SEO Poland w Gdańsku w 2022 roku. Sam robi hajs pracując z trudnymi klientami, czyli z korporacjami. Właściciel agencji SEO Asante, wodzirej SEO-owych konferencji Sławek Borowy. Siema Sławek. Cześć, dzień dobry. Z tej strony Sławek Borowy. Siema Sławek, fajnie, że jesteś. I pierwsze pytanie, co ostatnio napisałeś za kasę? Dobre pytanie. Za pieniądze najczęściej piszę materiały, które uzasadniają klientom, dlaczego mają coś robić albo mają czegoś nie robić. Najczęściej to jest w formie maila, no ale te maile w odróżnieniu od takiej klasycznej komunikacji zawierają dość dużo takich wielowarstwowych przekazów podprogowych. Na przykład, jeżeli próbuję wytłumaczyć klientowi, że powinien podjąć jakieś działanie na stronie, no to musi to być tak skonstruowane, żeby on nie czuł, że to, co do niego napisałem, będzie oznaczało dla niego jakąś ciężką pracę albo jakieś wielkie godziny poświęcane na jakieś rozważania, tylko że to będzie ultra łatwe, ultra proste i tylko wystarczy gdzieś tam dosypać trochę budżetu, zaangażować się w minimalnym stopniu i jeszcze zachwycić swój zarząd albo swoich zwierzchników i tym samym będą wszyscy szczęśliwi, a ja dzięki temu zarabiam pieniądze. Więc tak, więc story short to będzie pisanie maili, tak. Piękna odpowiedź. Już zahaczyłeś pośrednio o ten temat klientów, bo o tych twoich klientach będziemy dzisiaj rozmawiać najwięcej, ponieważ twoi klienci upatrzyłeś sobie korporacje. I dlaczego korporacje? To nie jest tak, bo czasami ktoś mnie pyta o to, jak się tam trafia, albo dlaczego ty na przykład pytasz mnie, Danielu, dlaczego sobie upatrzyłem korporacje, więc odpowiedź nie jest prosta i raczej wynika z tego, ja lubię mówić tak filozoficznie, że jako osoby, jako ludzie jesteśmy trochę sumą naszych doświadczeń i w kontekście zawodowym to już w ogóle jakby ma pierwsze skrzypce gra, ponieważ to, co nas spotyka, to, co sami decydujemy się robić w naszym życiu zawodowym, bardzo mocno wpływa potem na to, co możemy robić w tym życiu potem dalej, więc jakby moja ścieżka kariery wyglądała tak, że zaczynałem oczywiście jak każdy specjalista SEO od małych przedsiębiorstw, od takich małych robaczkowych projektów, jak to lubimy sobie gdzieś tam mówić, gdzie się coś tam dłubie, jakimś dłutkiem coś tam się skrobie i ci klienci tam więcej się z nami komunikują niż tej pracy jest realnej, wykonywanej dla nich. Potem się przechodzi do większych przedsiębiorstw, no bo to jest jakby od razu każdy SEO-wiec po maksymalnie roku pracy orientuje się, że praca z małym klientem jest fajna i przynosi sporo radości, ale też sporo smutków, bo ten mały klient potrafi dzwonić na przykład 6 razy w ciągu jednego tygodnia i wypytywać się o to, jak idzie, jak wyniki i co jeszcze może on zrobić, co my możemy zrobić. I to jest fajne przez powiedzmy 2-3 tygodnie taka komunikacja, czujemy, że jest dobry ferment. Po jakimś czasie to się robi niestety męczące, a okazuje się, że większe projekty, albo raczej im większy projekt prowadzimy, tym mniej tej komunikacji paradoksalnie jest, ponieważ więksi klienci zajmują się budowaniem swojego biznesu, a nie
na przykład komunikacją ze specjalistami, które sobie wynajęli do czegoś, a ten mały klient paradoksalnie ma bardzo dużo czasu. Jeżeli mu sprzedaż nie idzie, to ma bardzo dużo czasu na rozmawianie z ludźmi, którzy mu tą sprzedaż mieli rozwijać. Jeżeli to się nie dzieje, no to on pierwsze co, to bierze za telefon i dzwoni do nas, czemu mu ta sprzedaż nie idzie. Więc wracając do tej mojej drogi, tak jak każdy SEO-owiec, zaczynając od małych projektów, przyszedłem do większych i to okazało się być takim moim zawodowym konikiem. To znaczy udawało mi się, nie tyle nawet w kwestii komunikacji, która zawsze jest dla każdego specjalisty SEO problemem, ale okazało się, że udaje mi się osiągać lepsze wyniki w większych projektach niż w małych i takie moje w pracy agencyjnej w sumie wyszła taka specjalizacja z mojej strony, że koledzy, którzy pracowali ze mną w biurze, często oddawali większe projekty, które ja prowadziłem potem, które teoretycznie oni mieli prowadzić. No a oni brali sobie tych mniejszych klientów, po prostu lubili to w jakiś sposób i zdaję sobie sprawę, że też wielu SEO-owców powie, że woli mieć 10 małych klientów niż jednego dużego, bo oczywiście ten duży może też zrezygnować ze współpracy i wtedy nagle połowa naszego budżetu, który prowadzimy w ciągu miesiąca nam gdzieś znika, no i jest wielki kłopot, więc lepiej mieć 10 małych kłopotów niż jeden ogromny. No ja stoję po drugiej stronie barykady, uważam, że jeżeli sobie zabezpieczymy tyły, no to ten duży projekt nie będzie dla nas problemem. I tym samym z tej mojej ścieżki zawodowej, prowadząc dużych klientów, potem wykorzystałem też okazję do tego, żeby nawiązać współpracę z partnerami, którzy mieli już bardzo dużych klientów i tym samym trafiłem na rynek, że tak powiem, SEO korporacyjny, to znaczy pracuję dzisiaj głównie z dużymi przedsiębiorstwami, które są notowane na giełdach papierów wartościowych czy w ogóle przedsiębiorstwach o bardzo dużej wielkości, gdzie najczęściej właścicielem to już nie jest jedna osoba, tylko powiedzmy jakaś grupa inwestorów. Okej, okay, ma to sens, bo tak pomyślałem, bo u nas to się tak najczęściej dzieje, że wiesz, człowiek sobie myśli, korporacja 10 miliardów przychodu rocznie, no to z tych 10 miliardów ile będzie dla mnie? To byłoby fajnie pracować dla dużej firmy, no bo duża firma dużo płaci, duża firma dużo może i później jest zderzenie ze ścianą i się nagle okazuje, że duża firma wcale nawet nie chce z tobą rozmawiać. Więc, czyli kompletnie w drugą stronę, czyli po prostu wyszło ci z analizy, że te duże projekty idą ci lepiej. Tak, to znaczy na poziomie takim powiedzmy dużego przedsiębiorstwa, jeszcze powiedzmy MSP, ale już w sumie też wyższego szczebla, okazało się, że moją specjalizacją trochę tak jakby, nie boję się po pierwsze rozmawiać z dużym klientem, bo to też dla wielu osób specjalistów jest problemem takim mentalnym, że duży klient lubi osobiste spotkanie, no po COVID-zie, już jakby po pandemii mamy teraz też jakby tą manierę spotykania się online częściej, ale mimo wszystko to są spotkania na wideo na pewno i ci duzi klienci bardzo lubią rozmawiać w taki sposób, co dla wielu specjalistów jest pewną przeszkodą. Tym samym pojawiła się w mojej karierze przynajmniej w którymś momencie takie okienko, że była ta niewysycona część klientów, która chciałaby pracować z agencją, a po stronie specjalistów nie było za bardzo chętnych. Tym samym ja osobiście uważając, mając wtedy jeszcze dość przeciętne wyniki jakościowe, czyli to jak dostarczałem wyniki w kampaniach, nie odbiegało moim zdaniem od tego, co robili moi koledzy, którzy być może teraz słuchają tego podcastu i gdzieś tam się pewnie uśmiechają pod nosem, bo pracowałem z bardzo dobrym zespołem, często przewyższali mnie technologicznie. Natomiast problemem specjalistów, którzy ze mną pracowali, było nie jakość pracy, tylko jakość komunikacji. Oni po pierwsze bali się rozmawiać z dużym klientem, po drugie ogólnie byli niechętni do tej komunikacji, która jednak pomimo tam niedużej częstości, to jednak była dość wymagająca. Te spotkania nie są najczęściej miłe, są twarde, są zorientowane na cele, są zorientowane na to, co się aktualnie dzieje po stronie klienta, a nie to, na co się umawialiśmy na przykład w umowie i ciężko jest, nawet będąc w agencji i pracować z dużym klientem, ciężko jest to argumentować, ponieważ nad nami też wisi taka siekiera pod tytułem, to jest duży klient, on zostawia dużo budżetu, więc należy robić to, co prosi, a nie to, co nam się gdzieś tam wydaje, że my chcemy robić, bo my mamy w umowie zapisane X, a klient przychodzi po zupełnie coś innego. Teraz robić to czy nie? No jeżeli, moim zdaniem, jeżeli jest odpowiedni budżet, który ten nasz czas angażuje, to jeżeli klient zmienia kierunek statku, w którym płyniemy, no to ja płynę razem z nim. Chcę się tylko upewnić. Na mailu najlepiej, to jest bardzo ważne, żeby mieć pisemną notkę, że klient zdecydował, że zmieniamy kierunek strategii, którą właśnie realizujemy. Może to być na przykład na miesiąc czy dwa oczywiście, ale żebyśmy wszyscy wiedzieli, że za pół roku jak wrócimy do projektu, że cele na przykład są realizowane inne, ponieważ na to się umawialiśmy. No a dużo osób, z którymi współpracuję, czy które obserwuję gdzieś tam przy projektach mniejszych, ma pewną taką obawę i taką może niechęć, czy powiedzieć można wprost strach przed tym, że bardzo duży klient po prostu bardzo dużo wymaga, no i też
sama forma komunikacji, często też język angielski jest wtedy konieczny do komunikacji z osobami, które nawet pracując na rynku polskim, niekiedy ta komunikacja będzie w języku angielskim, to też stanowi dla części osób przeszkody taką nieoczywistą, że powiedzmy język pisany jest łatwy, ale już rozmowa w obcym języku na temat trudny projektowy, negocjacje już nie wychodzą tak łatwo i wtedy jakby trochę łatwiej się poddać i zostawić projekt niż na przykład podjąć tą rękawicę. To jest ciekawe, kilka wątków było w tej wypowiedzi, ale chyba najbardziej mnie interesuje w tej chwili wątek perswazji, czyli czy się da przekonać taki zarząd na przykład do swojej racji, czy to, i ciekaw jestem sztuczek perswazyjnych, czy też po prostu sztuczek, może nawet nie sztuczek, tylko komunikacji do klienta dużego, którego trzeba do czegoś przekonać. No bo tu już nie ma tego argumentu, że panie, ja to robię 14 lat, ja się na tym znam, daj mi pan to robić, tylko daj mi kasę na, nie wiem, content linki i optymalizację techniczną, ja to ogarnę. Tam już nie ma czegoś takiego. Tam muszą być to, wiesz, uzasadnienia, liczby, procenty, wykresy, nie wiem, co tam jeszcze. Tak, no mogę z przyjemnością, z dumą powiedzieć, że już przynajmniej dwukrotnie występowałem na scenach konferencji SEO, gdzie opowiadałem dość, mam nadzieję, wyczerpująco w temacie, o który właśnie zapytałeś. No a tak opowiadając może troszeczkę bardziej skrótowo tutaj dla słuchaczy, widzów. Problem przekonywania ludzi w korporacjach do czegoś polega na tym, że my jako specjaliści mamy takie przekonanie, że wiemy, czego oni chcą, i albo raczej czego potrzebują, i że my im to musimy dostarczyć. I specjaliści SEO, w ogóle branża SEO ma taki problem, że żyjemy w takim przekonaniu o naszej zajebistości, takiej w ogóle, że my wszystko wiemy, co należy zrobić, jak to ma wyglądać, jakie działania trzeba podjąć, ile to będzie kosztować, i żaden tam jakby człowiek po drugiej stronie nie powinien w to w żaden sposób wnikać, tylko powinien wyjąć budżet, zapłacić i podziękować. No prawda jest taka, że na rynku korporacyjnym, bo jeszcze mały klient, no to przychodzi po coś i mówi, że najczęściej mówi, że chciałby zwiększyć sprzedaż, coś tam zrobić i czy to by się dało, ile by to kosztowało, i generalnie zadaje dużo pytań, na podstawie których próbuje określić, czy on będzie w ogóle w stanie wyciągnąć coś dla swojego biznesu. W przypadku dużego biznesu, dużego przedsiębiorstwa, no to problem jest odwrotny, czyli najczęściej będziemy rozmawiać z klientem, który już w cudzysłowie mu się wydaje, że wie, czego chce, ale naszą rolą nie powinno być, moim zdaniem, od razu wyciąganie go z tego pomysłu, który on ma na siebie, tylko raczej kierowanie. To wyobraźcie sobie taki tankowiec, który gdzieś tam płynie, i wy nie jesteście sternikiem tego tankowca, tylko jednym tam, powiedzmy, z kapitanów, który dołącza do załogi, i możecie tylko podpowiadać komuś, że być może ten kierunek, w którym właśnie płyniemy, to nie jest najlepszy i może jakbyśmy tak o kilka stopni w lewo, to będzie lepiej. I w ten sposób podsuwanie takich drobnych wskazówek i sugestii, które nakierują na najlepszy kurs to całe przedsiębiorstwo, które gdzieś tam marketingowo sobie płynie, no to jest metoda, którą można stosować, a na pewno, bo wiem to z doświadczenia niestety praktycznego, nie jest dobrą strategią przychodzenie do zarządu czy do, nie wiem, głównego marketingowca w firmie i mówienie mu, że wszystko robią źle, że cała strategia jest do niczego, bo najczęściej tak będzie. Jeżeli przyjdziecie jako specjaliści od marketingu z dowolnej przestrzeni, którą się zajmujecie, w dużym przedsiębiorstwie najczęściej będziecie obserwować sytuację, w której złapiecie się za głowę i powiecie, że to w ogóle tam są rzeczy bez sensu, wydawane są pieniądze do jakiejś czarnej dziury wsypywane, nie macie pojęcia dlaczego, nie jest zmierzona analityka, nikt nie wie, dlaczego coś się dzieje. Teraz bardzo trudnym jest przestać myśleć o tym i jakby uciąć sobie w głowie taki pomysł, że wyjdziemy i wszystkim wytłumaczymy, że robią to źle, bo zamiast stać się wtedy takim, powiedzmy, sprzymierzeńcem i kolejnym tym kapitanem na statku, to staniemy się taką persona non grata, bo najczęściej nie macie pojęcia, dlaczego coś się dzieje, albo od ilu lat się dzieje i jakie są wielowarstwowe powody, dla których jakaś strategia jest realizowana. Bardzo często nikt nam tego wprost nie powie, albo nie będzie w stanie nam tego powiedzieć, ale z drugiej strony, jeżeli przy osobach decyzyjnych, na przykład będziecie marketingowca waszego głównego po drugiej stronie w jakiś sposób weryfikować, czyli jakość jego pracy. Przyjdziecie i powiecie, że wydają pieniądze na jakąś kampanię albo kupują jakieś artykuły, które nie mają żadnego sensu, no to ten marketingowiec przed swoim zarządem wyjdzie trochę na osobę nie do końca kompetentną i tym samym z jakiegoś tam partnera zrobicie sobie w ciągu 10 minut wroga, który będzie za punkt honoru sobie uzna, że żeby jego gniazdko po prostu było dobrze obsłużone, no to on będzie za wszelką cenę chciał was wyrzucić z tej współpracy i ze zdziwieniem stwierdzicie, że do żadnego projektu, do realizacji żadnego projektu nie doszło, bo nie ma po drugiej stronie żadnej woli współpracy, a tej woli nie ma, bo przyszliście i zaczęliście tłumaczyć, że wszystko jest źle, i to jest najczęściej
strategia, którą realizują specjaliści, do których ja się oczywiście też zaliczałem. Bardzo wiele projektów położyłem sobie przez to, że przychodziłem i mówiłem, że tu jest wszystko źle, więc to nie jest najlepsza metoda. A odpowiadając na pytanie, bo mam bardzo dużą manierę do dygresji, w jaki sposób przekonywać, powiedziałbym, że powoli, czyli takimi małymi ziarenkami zasadzać, małymi projektami, i ja mam teraz taką metodę, że jeżeli mam bardzo dobry pomysł, który chciałbym komuś sprzedać albo przepchnąć jakby w kontekście też budżetu, bo oczywiście każdy pomysł prawie zawsze będzie wymagał jakiegoś zabudżetowania, bo nasz czas nie jest za darmo, a tym bardziej narzędzia, z których korzystamy, no to zasadzam takie ziarenko, czyli robię bardzo mały projekt, takie demo, które próbujemy zrobić nawet w ramach budżetu, który mamy, albo jeżeli nie jest to możliwe, no to mówię, żeby dołożyć 3, 5, 10% budżetu, zależy od skali, w jakiej pracujemy, żeby spróbować tutaj w ciągu jednego, dwóch miesięcy jakąś, na przykład, nie wiem, jedną małą kategorię w e-commerce, popracować z nią w inny sposób niż to, co robimy do tej pory, i na bazie tego wykiełkować taki case study, którym my potem wrócimy z nim do osoby, z którą pracujemy, czyli to będzie najczęściej główny marketingowiec albo właściciel w mniejszej firmie, i przychodzimy do niego z tym pomysłem, ale już na zasadzie zasianego ziarna, czyli pokazujemy mu na bardzo małym projekcie, na bardzo małym budżecie, który gdzieś tam wygospodarowaliśmy razem, albo nawet jeżeli mamy takie przekonanie o tym, że to na pewno zadziała, to możemy nawet samodzielnie ten czas poświęcić, czy trochę tego budżetu naszego, że tak powiem, zużyć, jeżeli to nie będą kwoty znaczne w takim sensie liczbowym, kwotowym. I wtedy przyjść z takim case'em i pokazać komuś, że potrafimy dostarczać bardzo dobre wyniki sprzedażowe na podstawie tego małego pomysłu. Tutaj pokazujemy, że one działają w tej małej kategorii, na przykład w e-commerce, czy w jakiejś tam grupie informacyjnej na stronie, która tylko opowiada o biznesie. Potem dopiero wracamy do biznesu i pokazujemy, że możemy to wyskalować na przykład 20-krotnie na większej liczbie grup, podstron, kategorii, whatever tam będziemy chcieli. To jest metoda, która mi dużo lepiej działa, chociaż jest trudna, ponieważ musimy zacząć jeść małą łyżeczką. Tak? Kiedyś mi kolega, specjalista, powiedział, że on lubi jeść małą łyżeczką. Mnie to od razu tak obruszyło, no bo jak to? Trzeba brać te budżety, ile tego jest, ile tego klient ma. Dalej pozostaje w tym przekonaniu. Natomiast jeżeli chcemy coś nowego zasiać w głowie naszego klienta, to musicie brać pod uwagę jako specjaliści od marketingu, że klienci nam nie ufają. O tym też mówiłem ostatnio na SMKRK na konferencji w Krakowie. Mianowicie jest problem z zaufaniem. Klienci biorą wszystko, co mówimy do nich. Każdy pomysł, jaki im rzucamy, będą kroić przez cztery, a najczęściej jeszcze potem stwierdzą, że i tak prawdopodobnie chcemy tylko wyjąć od nich nowe pieniądze na coś, czego oni jeszcze nawet nie rozumieją. Dlatego dużo lepsza strategia, moim zdaniem, pokazać na małym przykładzie, na małej paczce kawałek tego, co chcemy zrobić docelowo, i dopiero potem rozmawiać o budżecie, o tych kwotach, które rzeczywiście chcemy tam inwestować, i o celach, jakie chcemy zrealizować. Ma to sens. Wydaje mi się, że Kacper Kobyłka, jak u mnie był, to mówił coś takiego, że przy wysyłce maili dla jednego klienta zaproponował testy tytułów, testy nagłówków w kilku mailach pod takim hasłem, że sprawdzamy. Jeśli to zadziała, to wdrożymy na szerszą skalę. Jeśli nie zadziała, to po prostu wracamy do tego, co działało do tej pory. Czyli to ma sporo sensu. Pokazać, że coś działa. Tak, to jest naprawdę, dla mnie to jest kluczowe w ogóle w mojej pracy dzisiaj, ponieważ przekonanie niezależnie dużego czy małego klienta do tego, żeby wydał kolejne pieniądze na jakiś nowy nasz szalony pomysł, wydaje mi się naprawdę ultra trudne w tym momencie, ponieważ rynek dzisiaj już nie jest taki chłodny, już ta łatwość sprzedaży marketingu nie jest tak duża jak jeszcze powiedzmy 4-5 lat temu, kiedy był taki trochę szał na to, żeby w internecie być obecnym. No i potem w czasie pandemii też była bardzo duży nacisk był położony na obszar internetu i te budżety nagle rosły nam po prostu w oczach. Nie musieliśmy nic zrobić, przychodził klient i sam zostawił te pieniądze, bo nie wiedział, co z nimi zrobić w offline. No to teraz znowu mamy wahadełko w drugą stronę, lekko się wychyla i widzę, że wszystko jest zweryfikowane bardzo mocno. A wydaje mi się, że polska branża e-marketingowa doszła już chyba do perfekcji w opowiadaniu klientom o tym, co zostanie dostarczone, jakie wspaniałe wyniki zostaną uzyskane dzięki działaniom, które wykonamy. No a niestety problem jest potem w egzekucji tego, czyli sami czasami się odbijamy od tego, że jesteśmy przekonani o tym, że coś jest rewelacyjne, bo my tak czujemy, że jest po prostu rewelacyjne,
Ale nasze odczucia nie korelują z rzeczywistością i klient weryfikuje potem końcowy, ten klient, który ma kupować te produkty, które my promujemy, weryfikuje to, że nasze pomysły nie zadziałały, no już wydany raz budżet powoduje, że zaufania utraconego już nie przywrócimy. Więc bardzo gorąco namawiam do tego, żeby próbować nowe rzeczy i przekonywanie do nowych pomysłów klientów, zarówno dużych, z którymi, tak jak była na początku rozmowa, z którymi ja pracuję, ale też małych, łatwiej jest przekonywać na przykładach czy na takich wersjach demo, jak lubię o tym myśleć, które sami dla nich przygotujemy na ich własnym biznesie, a nie na case study, tam nie wiem, branży pokrewnej, która nam się wydaje, że na pewno klient to gdzieś tam doceni. No niestety okazuje się, że najlepiej doceniają własne sukcesy, a nie czyjeś. Własne sukcesy. To może być trochę taki klucz, nie? Te własne sukcesy, że ktoś zobaczył, że to moja firma, to tutaj ja lepiej sprzedaję. To ktoś mi tutaj zrobił tę wersję demo, ale to moja firma i do moich klientów trafia, to są moje pieniążki, które do mnie wracają. Więc to myślę, że to może być ciekawy aspekt tego. Tak, przedsiębiorcy to narcyzi, jak oni traktują swoje firmy jak swoje dzieci. No menedżerowie w większych firmach to traktują po prostu przedsiębiorstwo bardziej jako takie, nie powiem dojne krowy, no, ale takie miejsca do po prostu do takich wojen gdzieś tam marketingowo-biznesowych i też jakby uprawiają swoje strategie, więc zależnie od tego, kim ta osoba będzie, to różnie może o tym myśleć, ale prawie każda z tych osób na szczycie przedsiębiorstwa będzie skupiona na tym, co się dzieje w jego przedsiębiorstwie, a konkurentów będzie postrzegać raczej w kontekście tego, żeby... O, to też jest ciekawy w sumie wątek, że konkurentów wykorzystuje się w dużych przedsiębiorstwach do podpatrzenia strategii, których jeszcze się nie realizuje. I to jest w sumie drugi pomysł, jaki mógłbym tutaj też podsunąć widzom, słuchaczom. Mianowicie, jeżeli chcemy coś zrobić z klientem, a on w ogóle tego nie czuje, jakaś nowa strategia, zrobimy mu SEO i chcielibyśmy zacząć z adsami, a on mówi, że adsy raczej nie dla niego, bo to chyba nie działa i tam jakieś argumenty ma takie mentalne, by powiedział, niż liczbowe, bo argumenty liczbowe typu wydaliśmy, nie wiem, 500 000 zł w zeszłym roku na adsy i uzyskaliśmy z tego wynik, który tam nie był relewantny z naszymi celami biznesowymi, no to jest twarda informacja. Można jeszcze oczywiście weryfikować jakość tej kampanii, ale niekoniecznie będzie to już jakby dla klienta jakimś argumentem, bo on już policzył sobie prawdopodobnie samodzielnie, że mu to nie zadziałało. Podobnie w copywritingu możemy mu powiedzieć, że ma, nie wiem, napisać tam 100 artykułów na bloga i to mu tam pomoże marketingowo, on powie, że już napisał 200 i nie pomogło. No to jeżeli ma liczbowe fakty na to oparte w analityce, żeby to jakoś uwiarygodnić, no to naszym krokiem mogłoby tutaj być analizowanie tego, co się wydarzyło, dlaczego te teksty nie sprzedają, wyłuskanie ewentualnie tych, które na przykład, powiedzmy, mamy 200 tekstów napisanych, sprzedawało z tego 15, no to możemy znaleźć tę unikalną cechę, która powodowała, że te 15 jakieś sprzedaży generuje, a pozostałe 185 nie, no to jakby jest praca domowa wtedy dla analityka, żeby wychwycić ten niuans, to złote jajo, które gdzieś tam siedzi w tych 15 materiałach. Ale jeżeli nie mamy żadnego tekstu napisanego i klient mówi tylko, że on słyszał, że to nie działa i on ogólnie nie czuje tego, że pisanie na stronie, bo on najczęściej jest argument wtedy prezesa, czyli ja nie czytam takich tekstów, więc moi klienci nie będą tego kupować, bo ja tego nie będę czytać. Więc no, to, co robi ta pojedyncza osoba, jeżeli jego klienci mogą być zupełnie innej grupy odbiorców, no to nie jest argument, ale niestety, żeby go zbić, potrzebujemy czegoś. I drugą metodą obok tego demak, o którym mówiłem przed chwilą, czyli takiej małej próbki, tutaj byłoby to powiedzmy 5-10 tekstów wtedy w tej skali, o której mówię, przygotowanie jakiegoś takiego rozwojowego elementu i zobaczenie, czy rzeczywiście ściąga to ruch i czy możemy udowodnić, że jakieś konwersje z tego zbudowaliśmy, to drugą strategią, nie mniej w sumie ciekawą, będzie podpatrzenie tego u bezpośrednich konkurentów. Ale tutaj bardzo muszę zaznaczyć słowo bezpośrednich, ponieważ klienci często postrzegają jako konkurentów bardzo specyficzne przedsiębiorstwa. To nawet nie muszą być przedsiębiorstwa z ich branży albo z ich kraju, ale oni postrzegają jako albo wzór taki, do którego dążą, albo jako taką konkurencję, która, nie wiem, miałem kiedyś klienta, który sprzedawał szafy metalowe i postrzegał jako konkurencję IKEA, na przykład market. No i z jednej strony jest to trochę idiotyczne, no bo IKEA pracuje w zupełnie innej skali, no ale on mi to wytłumaczył bardzo rozsądnie, mianowicie mówi, że przychodzą do niego klienci, mówią, że w IKEA jest taniej, więc on musi argumentować, dlaczego jego produkty są lepsze i dlaczego klient ma wybrać jego produkty. Więc to, co my sobie wyobrażamy na temat tego, kim jest konkurent klienta, to nie do końca musi być to, co klient o tym myśli. I to jest bardzo ważne, żeby zanim w ogóle podejdziemy do tego procesu, to ustalić, kim jest konkurent, a najlepiej po prostu posłuchać, zapytać klienta, kogo on uważa za konkurentów i na tej podstawie się oprzeć. I drugim krokiem jest wyfiltrowanie tego, co ci konkurenci robią w obszarze, który my chcielibyśmy zająć. Czyli na przykład tutaj w twoim przypadku będzie to copywriting, no więc szukamy konkurentów i szukamy tego takiego
nici porozumienia między tymi przedsiębiorstwami, które robią coś, a nasz klient tego nie robi albo robi to w sposób niewystarczający, zły, źle ukierunkowany, nie wiem, jest to taki blok o miszmaszu, a na przykład powinien zrobić to jakoś bardziej w kontekście poradników do produktów, które sam oferuje. I pokazanie, że jego konkurencja inwestuje w coś, to jest bardzo ważne. Oszacowanie kwot to jest też ciekawy aspekt. Czyli chodzi o to, żebyśmy oszacowali, ile pieniędzy może konkurent wydawać na to, co zostało tam wykonane. Ciekawostka jest taka, że no jako specjaliści najczęściej, na 95% nie będziecie mieli szans dowiedzieć się, ile jest wydawanych pieniędzy w konkurencyjnej firmie, którą zobaczyliście, że coś robi. W tych 5% jest to możliwe dzięki kontaktach na LinkedInie, gdzieś tam można pogadać, kogoś się zna, ktoś tam coś podpowie, nie powie liczby, ale powie rząd wielkości. Więc czasem można to ustalić, ale zwykle nie będzie to możliwe, więc wtedy musicie szacować. Szacowanie tej wartości nie jest łatwe, ale ciekawostka jest taka, że nikt was za to nie będzie was ciągnąć za język, jeżeli wy czujecie, że wy w podobnym projekcie wzięlibyście na przykład 1000 zł albo 10 tysięcy, to potencjalnie możecie takich wartości użyć w negocjacjach z klientem, że waszym zdaniem praca wykonana w projekcie konkurencyjnym jest warta tyle. I na kanwie tego macie już wtedy pomysł na to, żeby klientowi to przedstawić. Czyli sumując razem, określamy sobie konkurentów, których klient nam wskazuje, to nie my sami, to jest nie możemy absolutnie sami tych konkurentów próbować znaleźć. Jeżeli on zupełnie nie wie, no to możecie mu kliku podsunąć, ale najchętniej zacząłbym od tego, żeby posłuchać, co on sam mówi o sobie. Oczywiście mogą być konkurenci, których klient nie widzi, a my na przykład ich dołożymy gdzieś tam do naszego koszyczka, ale to musi być taka wisia na torcie. Ewentualnie tutaj się sprawdzają też rynki zagraniczne, czyli jeżeli mówimy o rynku polskim, możemy spojrzeć na rynek czeski, słowacki, być może też niemiecki, zależy od klasy przedsiębiorstwa, albo na rynki anglojęzyczne, bo to najłatwiej nam będzie analizować prawdopodobnie w większości przypadków. I porównujemy, co oni robią w obszarze, który my chcemy dosprzedać, czyli na przykład tym copywritingu, jakie działania podejmują i jakie mają sukcesy, bo to też jest bardzo ważne, żeby oszacować, co może im dawać to, że oni na przykład napisali te 200 artykułów na swoim blogu, to możecie potem w narzędziach typu SimilarWeb czy nawet polskie Senuto, Semstorm, możecie spróbować oszacować, jakie zasięgi te frazy budują i potem na kanwie tego, nawet na podstawowych takich parametrach, gdzie się mówi, że w e-commerce przeciętna, niezła konwersja to są 2%, czyli ze 100 klientów, którzy przychodzą na stronę, około 2 kupi jakiś produkt, więc możemy sobie to oszacować. Potem oszacować wartość koszyka też dla każdej grupy przedsiębiorstw, każdej branży, w której mamy na przykład sklep internetowy, czy jakiej w ogóle, w której firma działa, są jakieś wskaźniki takie ogólne średniego zakupu, czyli jeżeli to jest motoryzacja, no to wiecie, że samochód przeciętnie kosztuje 100-200 tysięcy złotych, jeżeli to jest farmacja, no to suma koszyka w aptece internetowej to będzie około 200-250 zł i to jest zupełnie inna wartość, ale chodzi nam tylko o to, żeby to oszacować, wyskalować. Czasami na podstawie danych naszego klienta będziemy w stanie to określić. Znaczy on sam nam dostarczy analitykę i będziecie wiedzieć, że klient ma średnią konwersję X i średnia wartość zamówienia wynosi Y i możecie wtedy to pomnożyć. I jeżeli ma tam ruchu, powiedzmy, nie wiem, 100 tysięcy wizyt miesięcznie, no to można łatwo wyskalować, ile jego konkurent bezpośredni może z ruchu dodatkowego z tej sekcji blogowej, dla której oszacujecie poziom ruchu dzięki tym narzędziom, o którym mówiłem, możecie potem wyskalować, ile nasz klient powinien teoretycznie tak zupełnie w przybliżeniu zyskać dzięki temu, że on podjąłby tą samą strategię, którą podejmuje jego konkurent. I jeszcze na koniec, znowu trochę przy drugiego wywodu, bardzo fajna rzecz jest, żeby też sprawdzić, jak długo coś konkurent robi. Możecie w Web Archive na przykład sprawdzić, ile dana strona internetowa gdzieś tam realizuje jakieś działania, ponieważ im dłużej jakiś proces jest realizowany, tym większe jest potwierdzenie faktu, że to ma sens, bo rozmawiając potem z klientem, nie użyjecie argumentu, że warto jest budować teksty na bloga, ponieważ to wam pomoże. A klient powie, o dobra, pomoże albo nie pomoże. Ale jeżeli przychodzicie do klienta i mówicie, o twój bezpośredni konkurent, o którym mówiłeś tydzień temu, to on od ponad 2,5 roku robi tutaj taką sekcję blogową i to mu generuje jakieś 50 tysięcy wizyt miesięcznie w tej chwili. Czyli szacując na naszym przykładzie, na naszym serwisie z 50 tysięcy wizyt możemy mieć na przykład, nie wiem, 1000 zamówień i z tych 1000 zamówień jak razy 1000 zł, no tam wychodzi na przykład 100 tysięcy miesięcznie, że zarabiamy dodatkowych pieniędzy i teoretycznie nawet jeżeli podzielimy przez pół, to mamy znaczącą kwotę, która wpłynie tam, nie wiem, 20% biznesu naszego, którego nie mamy, a który ma nasz konkurent. I teraz co z tym dalej robimy? Od razu macie pomysł na to rozpisany, bo to, ta rozmowa nie może się kończyć tutaj, ona się ma tutaj zacząć. Od razu rozmawiacie o tym, co zrobicie wy, jaki macie plan na to, ile to będzie kosztować i ile będzie czasu zajmowało, czyli jak w każdym miesiącu, jakie prace zostaną wykonane i kiedy, od którego miesiąca klient mniej więcej może zacząć liczyć jakieś przychody, jeszcze nie zyski, no ale już powiedzmy jakiś wektor
powinien być. Więc w ten sposób przedstawiony projekt, na przykład w półrocznym takim wektorze czasu, myślę, że każdy zdrowy menedżer z głową na karku, jedyne co będzie robił, to potwierdzić dane, które mu przedstawiliście, bo nie powinien wam ufać, to też uwaga dla menedżerów po drugiej stronie. Ufajcie, ale sprawdzajcie, bo niektórzy ludzie w marketingu trochę fantazjują albo im się rzeczy wydają. Nie mówię, że robią z premedytacją błędy w danych, które przedstawiają, ale już widziałem wielokrotnie takie potknięcie, albo samemu mi się zdarzyło potknąć parokrotnie, też niestety muszę przyznać, że dobrze jest zweryfikować po drugiej stronie te wartości, które ktoś przedstawia. No i po prostu rozpisujemy projekt i działamy. To jest wtedy tak zwane data driven, można powiedzieć, a nie takie na czuja, że my czujemy, że coś powinniśmy robić, albo czegoś nie powinniśmy robić. To tak przedsiębiorstwa nie działają, a niestety tak często działa marketing. Nadal oglądasz, więc coś w tym odcinku ci się spodobało. Co to takiego? Czy chcesz pracować dla korporacji? Czy chcesz wiedzieć, jak dotrzeć do korporacji? Jak sprawić, żeby korporacja została twoim klientem? Czy w ogóle chcesz, żeby korporacja została twoim klientem? Jeśli tak, oglądaj dalej i życzę ci miłego seansu. Pamiętaj także o materiałach dodatkowych, m.in. o kursie Jak zarabiać więcej hajsu z copywritingu. Link będzie w opisie pod tym filmem. Sporo tego, tak. Utkwiło mi to w głowie właśnie, że jak rozmawia handlowiec z przedstawicielem danej firmy, danego brandu, to handlowiec powie, że wszystko da się zrobić, nie? Do momentu podpisania umowy o należyte wykonywanie usług, należytego wykonania, to się chyba nazywa, tak? Wszystko da się zrobić, nie? Tak. Abyście tylko dali budżet, wszystko da się zrobić, później to trafia do SEO-wca i SEO-wiec mówi, sorry, ale tego się nie da zrobić, a przynajmniej nie w takiej formie, jak tutaj handlowiec powiedział, ale skoro już u nas jesteście i macie podpisaną umowę na 2 lata z bardzo dużą karą umowną, to my będziemy coś tam robić i jakieś raporty może nawet wyślemy, ale no tamten, no cudów nie oczekujcie, nie? Niestety, zwłaszcza w mniejszych przedsiębiorstwach, no non-stop się natykam na taką strategię, która jest realizowana przez niestety znowu najczęściej duże agencje SEO, chociaż te małe też sporo mają za uszami, ale też przez całego marketingu internetowego obserwuję takie działania, które są zorientowane na budowanie takiego zespołu, portfolio klientów, którzy będą regularnie przynosić dochody z ryczałtowych usług, które są rozpisane właśnie, tak jak powiedziałeś, na powiedzmy rok, dwa, czy nawet dłużej. No a po drugiej stronie jest zespół, który składa się głównie najczęściej z handlowców, a specjalistów jest niewielu, oni nie mają nawet przy jakby pełnych chęciach, nie mają ani czasu, ani nawet zasobów, żeby realizować te strategie, które zostały obiecane. Na to jest bardzo prosta receptura, tak po stronie agencji, jeżeli miałbym coś rekomendować właścicielom agencji, którzy borykają się z problemem z tym, że handlowcy coś oferują, a potem nie jest to jakby realizowalne. To bardzo prosty model jest taki, że handlowiec powinien otrzymywać jakieś bonusy z każdej faktury, którą klient płaci. Tu wielokrotnie rozmawiając z przedsiębiorcami, oni zawsze argumentują w różny sposób, że potem handlowcy się rozleniwią, że zbudują sobie portfolio i będą tylko je prowadzić. Ja nie widzę w tym żadnego problemu osobiście. Jeżeli pracą handlowca będzie tylko opieka nad jego klientami, on nie chce więcej zarabiać, bo już na przykład zbudował takie portfolio, że dostaje tam ze swojego ułamka, ze swojej części prowizyjnej takie pieniądze, że jest mu to zupełnie wystarczające, to okej, to po prostu zatrudnimy kolejnego handlowca w firmie i on buduje nowe portfolio. A to w doskonały sposób jakby weryfikuje wszystkie pomysły handlowców, które są nierealizowalne, ponieważ klient, który jest nieszczęśliwy, natychmiast przestaje płacić faktury. To często w małych przedsiębiorstwach jest taka forma buntu, też się z tym wielokrotnie osobiście spotkałem. Jest to forma buntu, brutalnie mówiąc, i często jest niezależna od tego, co sobie w umowie napiszemy, i później jest taka gra pod tytułem albo my wysępimy tą fakturę jako agencja od klienta, żeby nam zaczął płacić, albo zaczynamy tam bardzo dyskutować, a co bardziej takie drapieżne agencje, no to mają od razu współprawników i od razu idą sprawy sądowe i wiem, że dużo takich spraw sądowych się co roku w Polsce toczy. Niestety często po stronie klienta potem dostaje takie prośby, jakieś analizy, weryfikacje umów i wychodzą rzeczy, które z przykrością muszę powiedzieć, że no włos się czasem wierzy, bo widać od początku, że umowa była skonstruowana tak, żeby nie do końca świadomy tego, co kupuje klient, że tak powiem namówiony przez handlowca do różnych pomysłów, podpisał umowę terminową, no i potem z tej umowy zasadniczo nie ma wyjścia, bo żaden jakby punkt umowy nie weryfikuje jakości pracy agencji, tylko po prostu jest staranność umowy, jakoś tam raportowanie i na tym się ta
jakby konieczność po stronie agencji kończy, no i klient jest zmuszony płacić i niestety muszę też powiedzieć, że często te rozprawy sądowe, jak obserwuję, potem są przegrywane przez klientów, ponieważ no, nie czytają dokładnie umów, nie weryfikują tego, na co się zgadzali i później no, przez to jest kłopot, że nie są w stanie otrzymać jakiejś jakościowej pracy, a tylko niestety same raporty i to nie wychodzi. No ale no, taka jest rzeczywistość, ja bym tutaj mógł przedsiębiorcom tylko radzić, żeby weryfikowali to, co podpisują, a nie to, co im handlowcy mówią. A jeżeli agencja chce dostarczać dobrej jakości usługi, to uważam, że najlepszą metodą jest na to, żeby handlowiec otrzymywał jakiś drobny procent nawet z każdej umowy, to wtedy będzie mu bardzo zależało, żeby po stronie klienta też było pełne zadowolenie, a nie żeby klient tylko sprzedał i idę dalej i następnego klienta i następnego, bo to jest troszeczkę patologiczne i niestety w marketingu internetowym ogólnie uważam, że się nie sprawdza. Super. No, pewnie to do nikogo nie trafi, no bo ludzie, nie wiem, większość pewnie ani nie przesłucha tego podcastu, ani albo stwierdzą po prostu, takie mamy procesy, kręci się, przychodzą te umowy, przychodzą faktury, trudno, ale... Zrobiłem tą wypowiedź, przepraszam, pozwolę, że tutaj domknę. Opowiedziałem o tym nie dlatego, żeby kogoś przekonywać, tylko żeby nawiązując do mojego poprzedniego pomysłu zasiać ziarno, to znaczy swego czasu w 2009-2010 roku na przykład bardzo popularne w Polsce w branży SEO były umowy za efekt i w którymś momencie zaczęły się dyskusje takie najpierw pod skórą w branży, że może powinniśmy za ryczałt trochę pracować, bo kupujemy dużo narzędzi, dużo pracy wkładamy, a klienci płacą nam tylko, jeżeli uzyskamy efekt. Już pomijam, czym ten efekt ma być, czy sukces, który my sobie zapiszemy w umowie, to jest sukces marketingowy klienta, bo to jest osobna dyskusja. No ale summa summarum, pamiętam, wtedy 3-4 lata zajęło, żeby większość agencji SEO w Polsce przesunęła się z kierunku umów za efekt w stronę umów, powiedzmy, jakichś łączonych, czyli albo ryczałtowych z sukcesem, jakichkolwiek innych, ale takich, których otrzymuje specjalista wynagrodzenie za wykonaną pracę, a nie tylko za to, że uda mu się osiągnąć jakiś tam dalekosiężny, wymagany sukces, ponieważ tego typu umowy niosły też dużo patologicznych sytuacji. I nawiązując do tamtej sytuacji, chciałem powiedzieć, że dzisiaj zasiewam trochę to ziarno, opowiadam o tym w różnych miejscach, między innymi w swoim podcaście, po to nie, że na przykład agencje teraz spadły i powiedzą OK, to każdy handlowiec od dzisiaj dostaje już malutki procent od każdego klienta, którego prowadzi, tylko żeby zmusić kogoś do pomyślenia o tym, czy to, co dzisiaj robią, jest OK i może za kilka lat część agencji zacznie weryfikować to i zrobi to w trochę inny sposób i handlowcy zaczną uczestniczyć nie tylko w procesie sprzedaży, ale też w procesie prowadzenia klienta potem przez cały okres trwania umowy. To mi przypomina trochę sytuację jak z zakupem samochodu używanego, nie? Jak idziesz kupować używany samochód, bierzesz ze sobą szwagra mechanika, prowadzisz ten samochód na kanał, odbywasz jazdę próbną, sprawdzasz, stukasz, czujnik lakieru i wszystko. Dlaczego? Dlatego, że jest już taka świadomość w naszym narodzie, że używany samochód może być trefny, że handlarze czasem robią jajo. Jest ta świadomość, więc ty już wiesz, że może z tym samochodem nic się nie dzieje, ale trzeba go sprawdzić, nie? Tymczasem jak masz umowy o oświadczenie usług marketingowych, to wiesz, drobnym druczkiem, 3 strony, nikt tego nie czyta, ciach, podpisałem, czekam na pieniążki, nie? Tak. Więc może niech to posłuży budowie właśnie tej świadomości, no. Jest taki mem internetowy, gdzie ktoś pokazuje właśnie tą sytuację, którą opisałeś, czyli to sprawdzenie samochodu, a potem na drugim zdjęciu jest, jak kupują nieruchomość. Mówią, o ładne, to gdzie podpisać, nie? U notariusza za wielokrotnie większą umowę. Ja w ten sposób raczej widzę przedsiębiorców, znaczy oni sprawdzają różne rzeczy bardzo dokładnie i szczegółowo, a kiedy przychodzi podpisać umowę marketingową, no to najczęściej potem rozmawiają ze mną ci klienci, którzy już tam gdzieś mają jakiś problem i próbują się gdzieś wesprzeć jakąś radą, kiedy mają tą umowę, tak jak mówiłeś, 2-letnią na przykład i nie wiedzą, co zrobić, bo podpisali, a nie sprawdzili. No i różnica między marketingiem a kupowaniem samochodu czy nieruchomości jest niestety też taka, że w tych dwóch przypadkach pierwszych kupujesz raz i potem już się z tym w jakiś sposób, no już to staje się twoje, a w przypadku umowy na jakiejś umowy marketingowej o jakieś działania marketingowe, bardzo często będzie to umowa taka w modelu marketing as a service, tak sobie lubię o tym myśleć, to znaczy agencje dążą do tego, co powiedziałem na początku, czyli żeby ryczałtowo dostarczać co miesiąc jakieś usługi i budować portfolio klientów, co jest bardzo oczywiście efektywne, dla nich niewygodne. Nie neguję modelu jako takiego, natomiast dla drugiej strony, czyli dla przedsiębiorcy, buduje to niestety takie zagrożenie, że on, jeżeli nie przyjrzy się dobrze tej umowie, no to nie wtapia raz, tylko wtapia regularnie przez na przykład 2 lata i nie może z tego zrezygnować, więc ten ból jest 24-krotnie większy.
Tym bardziej, jeśli wiesz, bo też są takie przypadki, że ktoś przykładowo 9 miesięcy czy rok płaci miesiąc w miesiąc fakturę i po roku nagle tak, kurde, ten, gdzie jest ta kasa, nie? Ja tutaj tak. Ostatnio u Pawła Wróblewskiego na kanale było 36 kafli na SEO i tak, nie ma efektu. Paweł Wróblewski tak... mówił, tak. To jest niestety popularny problem i myślę, że jeszcze o tym kiedyś gdzieś będę opowiadać, ale w dużym uproszczeniu wydaje mi się właśnie, że jednym problemem jest to, że specjaliści w branży SEO, przynajmniej tym się zajmuję jakby zawodowo, więc tutaj będę się wypowiadać, uważam, że mamy troszeczkę wybujałe ego i nam się wydaje, że wiele rzeczy będziemy w stanie dostarczyć i obiecujemy rzeczy, które potem okazują się w praktyce nierealizowalne i mamy na to oczywiście 1000 argumentów. Jeżeli rozmawiamy z klientem po 6 miesiącach wydanej ogromnej kwocie pieniędzy, to mamy na to 1000 argumentów, dlaczego się projekt nie udał, ale żadnym z nich nie jest to, że przeszacowaliśmy na przykład nasze cele, które chcemy osiągnąć. A po drugiej stronie tego branżowego problemu są niestety agencje czy specjaliści, ale częściej już agencje, mam wrażenie, które z góry są drapieżnie nastawione na to, że nieświadomego klienta po prostu zdobędzie handlowiec, który od razu dostaje swoją prowizję, a agencja jest zbudowana głównie na handlowcach i prawnikach, a specjalistów ma powiedzmy tam, nie wiem, kilka procent i ci specjaliści prowadzą potem, no obserwowałem nawet ponad 100-120 umów można prowadzić. No i każdy, kto się SEO zajmował, no to od razu powie, że prowadzenie 120 domen, no to można sobie jakieś zaplecza SEO w ten sposób budować, a nie prowadzić realne biznesy, gdzie musimy weryfikować cele i reagować na to, co się dzieje w algorytmie, więc to jest po prostu fizycznie niemożliwe, bo doba ma 24 godziny, a w pracy jesteśmy zwykle tylko 8. Wiesz, no to prosty rachunek nawet, wiesz co, jakby się ktoś zastanawiał, nie? Masz na pełnym etacie jakieś 160 godzin w miesiącu, masz 120 domen, no to masz godzinkę z hakiem na każdą domenę, to co zrobisz tak. Godzinę? Tak, no niestety nie jest to efektywne, no jeżeli oczywiście są takie projekty, wyobrażam sobie, na pewno też zdarzyło mi się prowadzić, gdzie były bardzo proste rzeczy do zrobienia i tak naprawdę chodziło bardziej o opiekę nad tym, żeby aspekty SEO były pokryte, żeby domena pracowała w obszarze swojego brandu i to wszystko wtedy rzeczywiście teoretycznie da się realizować w krótkim czasie, no ale w praktyce klienci najczęściej chcą intensywnych wzrostów, mocnych wyników, agresywnych strategii i tutaj no rzeczywiście godzina miesięcznie to nie jest czas, który pozwoli nawet na uruchomienie jakiejś analityki poważniejszej, więc trudno wtedy coś realizować. Dlatego jednym z pytań, które sprytny klient mógłby zadać agencji, to będzie, ilu klientów prowadzi specjalista, który będzie go prowadził, w sensie jego domenę. Tutaj agencje mogą oczywiście odpowiedzieć lub nie, ale jakby już samo postawienie tego pytania może po stronie agencji spowodować, że inaczej będzie do tego klienta podchodził, bądź to bardziej świadomy klient. Ciekawe pytanie. To tak jakby klient, jakby agencja wtedy odpowiedziała, że no dobra, jeden specjalista prowadzi 10 domen, a później się okazuje na LinkedInie, że oni mają 10 specjalistów, a 100 klientów, czy tam 200 klientów. Tak, można to szacować, można tutaj sobie weryfikować takie dane, ale jakby samo postawienie takich pytań powoduje, że często agencje po drugiej stronie już, że tak powiem, opuszczają gardę i wiedzą, że ktoś tutaj będzie wymagać. To jakby to też nie jest tak, że to postawienie takiego tematu na dyskusji negocjacyjnej, że od razu nam otworzy wszystkie wrota, no ale może to być jedna z takich ciekawostek, które spowodują, że po drugiej stronie wzmoży się to zaangażowanie. I z drugiej strony też tak już sobie rozważam, bo opowiadam o tych agencjach i specjalistach jako takim złym wrogu i jakby wręcz tak już zakrawając o to, że cała branża to są oszuści, o czym też właśnie tak zacząłem moją prelekcję na samym KRK w tym roku. Natomiast większość osób, z którymi ja rozmawiam i z tych, których pracę obserwuję, specjalistów w branży marketingowej czy w branży SEO, to są ludzie bardzo mocno zaangażowani, skupieni, wręcz pasjonaci tego, żeby łamać algorytmy i oni nie mają złych intencji najczęściej, tylko po prostu przez takie nie do końca zrozumienie potrzeb biznesowych, a skupienie się na potrzebach technicznych, na tym, w czym my jesteśmy tacy fantastyczni, przez niezrozumienie z drugiej strony klienta. Mamy takie dwie zupełnie różne połówki jabłka, które próbują się połączyć, no to potem strzywamy sobie taką umowę i taką współpracę, która z jednej strony my czujemy, że dostarczamy super wyniki, z drugiej strony klient, jeszcze jeżeli ma pośrednika, handlowca, to jest już w ogóle nakręcone, że to w ogóle teraz jego biznes też po prostu czeka w bloku, żeby wystartować i wystrzelić jak rakieta po prostu, no starship normalnie zaraz będzie, no i potem się okazuje, że my 3-4 miesiące i my pracując swoim trybem tam gdzieś realizujemy cele, tam kolejne elementy strategii,
narzekając przy tym, że klient w niczym nie chce nam pomóc, a klient w tym samym niezrozumieniu nie jest w stanie ustalić, na co zostało wydane właśnie 6 kolejnych faktur, które on zapłacił i nie rozumie jakby co się wydarzyło, więc obie strony będą miały rację. Kwestia tego, że nie dogadały się dobrze na temat tego, co jest robione i co jest jakby tym naszym KPI-em, jak to w korporacjach się mówi, czy też może te bardziej nowoczesne korporacje mówią już OKR-y, ale tak naprawdę to i tak zwykle są KPI-e. Mamy to ziarno świadomości, mamy już zasiane, ale wracamy teraz do żniw, czyli kiedy to ziarno już wykiełkuje i my chcemy to zbierać, czyli jak do takiego klienta korporacyjnego podejść, żeby go zdobyć. Jakie są metody? Bo to ja rozumiem, że to nie jest tak jak przykładowo z MŚP, że tam nie wiem, wejdziesz sobie do sklepu, znajdziesz właściciela, bo on akurat stoi za kasą, bo nikomu nie ma, pracownik zachorował czy coś i on stoi sobie za kasą, podchodzi do niego, panie Mietku, bo ja tu nagonię klientów do sklepu. Rozumiem, że w korporacji to nie jest tak, że przyjdziesz sobie z ulicy i pytasz, ja do prezesa. Nie, to tak nie zadziała i dobrze się domyślasz, że no, to jest po prostu strata czasu. Ja też sporo czasu w którymś momencie, może nie straciłem, ale nieefektywnie wykorzystałem, mówiąc oględnie, próbując na przykład tworzyć jakieś takie materiały, które wysyłałem do firm bezpośrednio, żeby zainteresować je, że to nie były oferty takie sensu stricte, że my coś zrobimy, że tutaj dostarczymy jakieś wyniki, tylko że coś robicie źle. To była w ogóle moja zawodowa strategia mentalna, to było, że ktoś robi coś źle i ja jestem tym, który pokaże, jak to robić dobrze. Wtedy jeszcze nie rozumiałem, że właśnie ta współpraca po drugiej stronie może wynikać z różnych, jakby totalnie różnych warunków, które nie są mi znane i tym samym wchodząc w czyjeś buty, ja sobie po prostu od razu zamykam drzwi do współpracy, nawet jeżeli zainteresowałem kogoś, to obrzydzając mu fakt, że nie wiem, że ja na przykład narzekałem na programistów, że jest źle strona zrobiona, że coś jest nieprawidłowo, a tu się okazuje, że po drugiej stronie klient właśnie wydał, nie wiem, 500 000 złotych na nową stronę i to jest w ogóle oczko w głowie, cały marketing nad tym siedział, wszyscy prezesi i każdy to zatwierdzał po 8 razy i teraz przychodzi jakiś typ z zewnątrz i mówi, że to jest źle zrobione, to ci ludzie mówią, no chyba oszalał, nie? My wydaliśmy tyle pieniędzy, to on jest głupi, a nie my, przecież nie moglibyśmy wydać 500 000 złotych na taką dobrą, taką słabą stronę, więc to nie jest metoda. Natomiast z metod, które działają, to kiedyś pamiętam lata temu na konferencji barcampowej w Katowicach opowiadałem taki materiał, który nazwałem Gruba ryba i tam był taki tytułowy slajd, gdzie był ten mem taki z wielką rybą, która tam połyka małą rybkę, a potem bardzo dużo małych rybek, które tworzą takie wielkie stado i połykają razem tą dużą rybkę, więc to jest jakby ta metoda, którą ja rekomenduję, może nie tak, żeby wszyscy freelancerzy razem się zbierali, chociaż gdyby zbudować jakąś platformę albo jakąś spółdzielnię taką specjalistów, którzy by razem się wymieniali doświadczeniami i zbudowali razem markę, przedsiębiorstwo, które byłoby na tyle duże w oczach korporacyjnych, czy w oczach w ogóle dużego przedsiębiorstwa, bo niekoniecznie mówimy o korporacji, żeby było partnerem dla nich, ponieważ na rynku korporacyjnym obserwuję taki standard, taki scenariusz, w którym firmy chcą gadać z przedsiębiorstwami, które są powiedzmy w podobnej skali duże do nich. To oczywiście nie zawsze będzie możliwe, bo jeżeli przedsiębiorstwo zatrudnia na przykład 10 tysięcy ludzi, to trudno mu będzie znaleźć agencję marketingową, która zatrudnia 10 tysięcy ludzi. To raczej nie jest w Polsce możliwe. Natomiast będzie to przedsiębiorstwo szukać największych agencji w Polsce, jakie znajdzie i od nich zacznie dyskusję. Najczęściej na nich zakończy jakiekolwiek negocjacje. To nie będzie chciało rozmawiać z małymi agencjami, które są w czymś tam wyspecjalizowane, czy specjalistami, freelancerami, którzy coś oferują, bo to po prostu będzie dla nich nieefektywne i nierelewantne w ogóle względem tego, czego potrzebują. Dlatego jeżeli jestem freelancerem albo jakąś małą agencją i szukam kontaktu z dużym klientem, to moim zdaniem należy się albo podczepić do jakiegoś dużego przedsiębiorstwa, które oferuje usługi marketingowe, czyli to będzie jakiś dom mediowy, duża agencja, która nie oferuje usług, które my oferujemy, na przykład nie zajmujemy się mailingiem profesjonalnie i zauważyliśmy, że jakaś agencja gdzieś tam doszła do nas słuchy, że nie ma tego mailingu u siebie w ofercie, no to trzeba by pitchować nie przedsiębiorcę, który mógłby chcieć taki mailing dostać, tylko agencję, która takie usługi oferuje i zostać jej podwykonawcą, po prostu partnerem takim. Podobnie też może się okazać, jeżeli jesteście na przykład copywriterami, bardzo dużo agencji ma bardzo duże braki w mocach przerobowych i chętnie przyjmie kogoś do współpracy, nie na etat, bo to jest
też duża bolączka agencji, że one nie chcą etatowo nikogo zatrudniać, bo etat oznacza, że muszę komuś zapłacić, muszę mu płacić urlopy chorobowe, etc. Dostępić nawet biurko jeszcze często w agencji, więc to jest kłopot, jeszcze jakieś onboardingi, no naprawdę mnóstwo problemów. A taka osoba, która jakby chciała z nami pracować gdzieś z zewnątrz i po prostu realizować projekty na zasadzie takiej, że mamy wolne sloty na realizację czegoś, no to to jest fajny pomysł. I oczywiście nie łudźcie się, jak przyjdziecie do agencji zewnętrznej, dłużej na początku jako pojedynczy copywriter i będziecie chcieli pracować przy dużych projektach, to raczej ich nie dostaniecie. To raczej będzie tak, że dostaniecie najsłabsze projekty, których nikt nie chciał prowadzić i trzeba będzie, że tak powiem, tą żabę zjeść, odrobić tą pracę domową i pokazać, że się w czymś specjalizujecie, że jesteście dobrzy. Potem możecie zagadać na przykład, że widzę droga agencjo, że prowadzicie na przykład fajny projekt dla tego dużego klienta, bo tam jego logo wisi. I czy może jest to copywriting, bo ja akurat się w tej branży specjalizuję, załóżmy, nie wiem, jest to farmacja, macie producenta leków, ja napisałem fajne materiały na temat leków, zobaczcie, tu są te dwa przykłady i chętnie bym się zajął tym, bo bardzo lubię ten temat. I w ten sposób można sobie, będąc takim partnerem agencji, wydreptać tą ścieżkę do dużego klienta i zacząć z nim pracować. No i jeszcze jedna strategia, która jest no, dość trudna i efemeryczna, ale paradoksalnie, jeżeli macie umiejętności interpersonalne, co nie jest niestety, w branży SEO to jest w ogóle niepopularne, ale powiedzmy, że w branży marketingowej jest to możliwe, no to bywanie na konferencjach, ale niekoniecznie nawet konferencjach, bo to też jest błąd poznawczy, że specjaliści SEO, wyobraźcie sobie, że najczęściej na konferencje SEO, niekoniecznie, że na konferencje powiedzmy na przykład farmacji, a mogliby, ponieważ tam będą ich klienci, a nie ich konkurenci. Więc problem wielu specjalistów, nie tylko zresztą w branży SEO, jest taki, że jeżeli już gdzieś bywają, to najczęściej na takich wydarzeniach, które są z ich branżą związane, a nie z branżą ich potencjalnych klientów. Zamiast tego, jeżeli pójdziecie przywitać się i podać rękę, wymienić wizytówkę z osobami, które pracują w przedsiębiorstwach albo w branżach, które Was interesują jako specjalistów, to już możecie jakąś nić porozumienia nawiązać. I teraz to nie jest tak, bo jestem realistą, to nie jest tak, że pójdziecie na konferencję o farmacji, dacie komuś wizytówkę i zaczniecie robić projekty dla producenta leków. To w ten sposób nie zadziała. To jest po prostu pierwsza nić porozumienia, pierwszy kontakt, który z kimś budujecie i potem ten kontakt wygrzewacie razem na LinkedInie albo tam podsuwacie coś, dodajecie go na tym LinkedInie, on was wtedy doda, bo was już trochę zna, coś tam zaczyna pisać, możecie mu coś trochę podpowiedzieć i potem po miesiącu na przykład takich różnych dyskusji zagaić, a może byś tam coś chciał, bo widzę, że na przykładzie twojej konkurencji, że w sumie to wam tutaj nie wychodzi chyba do końca ten obszar i może byśmy coś tutaj spróbowali, bo widzisz, zajmuję się tym zawodowo i tak sobie w ramach gry zawodowej, takiego treningu mentalnego sobie zrobiłem analizę waszego projektu, waszej domeny i wychodzi mi, że teoretycznie moglibyście tutaj ugrać, jeżeli robilibyście to, co wasz konkurent. No i przy zdrowym takim podejściu marketingowca, który po drugiej stronie rzeczywiście naprawdę chce, żeby jego przedsiębiorstwo rosło, bo to nie jest takie oczywiste niestety, no to będziecie mieli prawdopodobnie przynajmniej otwarte drzwi do dyskusji, do jakiejś negocjacji i wtedy możecie coś spróbować. I znowu, wracając do mojej wcześniejszej wypowiedzi, bardzo namawiam, żebyście nie oferowali od razu docelowego budżetu, jaki chcecie uzyskać, czyli tego całego wielkiego, mitycznego projektu, który chcecie poprowadzić, zarobienia niesamowitych pieniędzy, jakie chcecie z nim zarobić, tylko wstrzymać się po prostu i zjeść jeden mały cukierek, czyli spróbować jedną małą rzecz i powiedzieć to wprost. To znaczy nie możecie mówić, że o, no tutaj drogi kliencie, za 1000 zł zrobimy jakieś fajne rzeczy, tylko powiedzieć mu, że chcecie, żeby to zaufanie budować stopniowo i jeżeli on się zgodzi, no to żeby tutaj nie budować dużego procesu na początku, spróbujmy z małym projektem, z małym devem, z takim case study, które nas obu przekona po obu stronach i mnie jako specjalistę i ciebie jako klienta, że to, co wymyśliłem, ma w ogóle sens, więc spróbujmy z taką małym ziarenkiem. Jeżeli nam to w ciągu miesiąca czy dwóch wykiełkuje, no to wtedy wracam do ciebie z moim docelowym projektem i od razu możecie to gdzieś tam w tle zaznaczyć, jaki to jest projekt, ile chcecie pieniędzy, jakie efekty spodziewacie się z niego uzyskać, bo to jest też bardzo ważne, żeby pracować na trzech wartościach danych, czyli co się ma wydarzyć, jaki ma być KPI, kiedy się to ma wydarzyć i ile za to będziecie chcieli pieniędzy, tak w ujęciu, można to też podzielić na kasę projektową, na kasę jakby nasze fee za naszą obsługę, bo to w różnych aspektach marketingu będzie różnie wyglądało, ale tak naprawdę te trzy rzeczy są kluczowe po drugiej stronie, żeby zrozumieć, czy ten projekt jest realizowalny i realny dla naszego klienta, a częstym problemem specjalistów i niestety też nawet agencji jest to, że potrafimy sobie poradzić tylko z tym trzecim punktem, czyli z ceną. Potrafimy powiedzieć, ile chcemy pieniędzy, ale bardzo trudno jest nam sparametryzować konkretnie,
co dostarczymy klientowi, a jeszcze trudniej jest nam powiedzieć, w jakim czasie to się wydarzy, a to też jest bardzo ważne dla wielu osób, ponieważ one wiedzą tylko wtedy, kiedy mają zapłacić fakturę, a my mówimy, o, ale na efekty to w branży SEO to trzeba poczekać. No ale ile trzeba poczekać? Nawet jeżeli to są 3 miesiące, to trzeba to w jakiś sposób zaznaczyć, bo te przysłowiowe 3 miesiące to już też w tej chwili w branży SEO nie jest taki pewnik, więc trzeba by sobie te ramy jakieś założyć i klienta z tym uświadomić. Super, sporo tego. Ciekaw jestem, ile osób zastosuje tę strategię, no bo wiesz, jak to jest, nie, że to jest dużo pracy, nie? To jest dużo pracy. W ogóle iść na konferencję i podać komuś rękę. Z dużym klientem praca i w ogóle negocjacje, tego też nie powiedziałem, że korporacyjny klient, czy w ogóle często duże przedsiębiorstwa, widzę, że nawet jeżeli są rodzinnymi dużymi firmami, to powielają ten schemat, bo to jest model pewnie książkowy. Planuje się budżety w cyklu rocznym, to znaczy, że w okolicach października najczęściej ja zaczynam negocjacje z moim klientem na temat tego, co w przyszłym roku będziemy robić. Te negocjacje kończą się niestety koło lutego, a czasem nawet marca, bo to trwa i zaczynamy coś w styczniu robić, powiedzmy na starym budżecie, żeby już po prostu trwało, a kolejne cele jakby analizujemy w trakcie i próbujemy to dopiąć, zanim tą umowę na kolejny rok dostanę na biurko, to po prostu często jest tak, że już jesteśmy w połowie lutego i to jestem wtedy szczęśliwy. Natomiast negocjacje najczęściej zaczynają się koło października, listopada i to jest to okienko, które się otwiera, takie okienko transferowe w korporacjach, gdzie można po prostu jakieś budżety wytargać, takie realne, powiedzmy nie rzędu 1000 złotych, powiedzmy 100 000 złotych, żeby klient nam coś dał, bo on potem pokroi to. Najczęściej jest tak, że duże przedsiębiorstwo ma z góry założony jakiś budżet, to odróżnia właśnie od małego przedsiębiorstwa, bo małe przedsiębiorstwo działa tak, że prezes powie, okej, no to ja zacznę z tym copywritingiem, z tym SEO, z tymi adsami, to ile wy chcecie? No 2000 miesięcznie, okej, no to teraz ja 2000 miesięcznie daję, to oznacza takie kilka dni moje w Grecji, że nie będę mógł, na przykład nie wiem, po 3 miesiącach mógł sobie do Grecji polecieć i tam tydzień spędzić, więc to jest 6 000 i to jest taka moja jednostka wakacyjna, więc jeżeli w 3 miesiące mi tam nie zobaczę efektów, no to ja już nie chcę, ale on te 2000 ma, bo po prostu wyciąga ze swojego portfela i wam daje, bo wierzy, że urośnicie jego przedsiębiorstwo. A jak przychodzicie do korporacji, to nawet jakbyście mieli najlepszy pomysł na świecie i przychodzicie z nim w kwietniu, to po drugiej stronie marketer wam powie, że nie ma pieniędzy. I wy powiecie, jak to? Wasza firma przecież obraca tam, nie wiem, 100 milionów dolarów rocznie, obracacie, jak nie masz pieniędzy? No nie mam, bo wydałem. No ale jak wydałeś? Jest kwiecień. No okazuje się, że budżet był podzielony na koniec roku i ten pokrojony budżet bardzo trudno naruszyć potem. Oczywiście nie jest to niemożliwe, ale jakiekolwiek kwoty powyżej kilku tysięcy złotych najczęściej okazują się bardzo dużym problemem, bo marketerzy już podzielili sobie to ciastko i oni nie mają dla was pieniędzy, nie dlatego, że was nie lubią, nie ufają wam, czy nie wierzą w to, co zrobicie, tylko fizycznie tych pieniędzy nie ma w budżecie, bo został już rozparcelowany na inne projekty. Dlatego bardzo ważne jest, żeby te procesy negocjacyjne bardzo mocno skupić w ostatnim kwartale roku, bo wtedy to okienko się otwiera i wtedy realnie możecie rzeczywiście jakieś większe budżety zaagregować. Co znowu, wracając do moich poprzednich wskazówek, sugerowałoby, że dobrze byłoby zacząć jeszcze nawet w okresie letnim, ponieważ musicie zasiać ziarenko, o którym mówiłem, czyli ten nasz mały projekt spróbować. Oczywiście możecie się oprzeć na konkurencji, ale najfajniej byłoby jakieś demo pokazać też klientowi, albo to demo skompresować mocno. Jeżeli negocjujecie w ostatnich miesiącach roku, to spróbujcie w tydzień, dwa zrobić jakiś ultra projekt, żeby to ziarenko zasiać i wtedy te negocjacje będą przebiegały efektywniej. Natomiast tak jak powiedziałeś, proces negocjacyjny w korporacjach jest bardzo rozciągnięty w czasie i potrafi trwać nawet ponad rok, jeżeli coś się nie uda, bo coś jest dyskusowane, coś się zmienia, albo na przykład brutalna rzeczywistość, zmieniają się marketerzy po drugiej stronie. Mi się zdarzyło w ciągu roku 3-krotnie zmienić osoby po drugiej stronie decyzyjnej i każda kolejna przychodziła z otwartymi oczami i pytała się, o co chodzi i czym jest SEO, bo on tutaj widzi fakturę i nie wie jeszcze, o co chodzi i on absolutnie niczego u nas nie kupi, bo kolejny raz musieliśmy jakby udowadniać wartość naszej pracy i od zera, że tak powiem, budować cały ten bagaż zaufania, który wcześniej mieliśmy, no, ale osoba gdzieś tam przeszła do innego przedsiębiorstwa, na inne stanowisko, no tak to w korporacjach wygląda, że nikt tam raczej życia na jednym stanowisku nie spędza i też musicie mieć to gdzieś wziąć pod uwagę, że te kontakty, które zdobywacie, to mogą być bardzo efemeryczne i szybko gdzieś tam przeskakiwać, chociaż to oczywiście też jest możliwość, bo spójrzcie na to tak, co też mi się zdarzyło parokrotnie, że osoba, która odeszła z przedsiębiorstwa, przeszła do drugiego przedsiębiorstwa na podobne stanowisko i tym samym ja miałem otwarte drzwi, bo on już wiedział, że dostarczamy dobre wyniki i sam człowiek do nas dzwoni, mówi, nie będę przecież gadał z kimś, kogo nie znam, mamy to robione, powiedzcie, ile byście za to wzięli i lecimy z tematem, no bo nie ma czasu, nie? Bo on musi też pokazać, że jego praca jest wykonywana, że
marketer po drugiej stronie dostarcza dobre efekty, więc jakby przedpole byłeś wyczyszczone i wystarczyło tylko ładnie zaplanować strategię i realizować, więc nie ma tego złego. Jasne. Doszliśmy w końcu do tego tematu budżetu, do tego tematu hajsu. I teraz pytanie wprost, czy w korporacjach, czy w pracy z korporacjami jest hajs? Bo to, że korporacja ma, nie wiem, 10 miliardów obrotu, czy nawet te 100 milionów obrotu rocznie, to jest, powiedzmy, fakt, to się nawet da sprawdzić, bo oni się bardzo chętnie tym chwalą, że taki wynik wykręciliśmy, patrzcie, inwestorzy nasi giełdowi, tutaj wszystko się dzieje zajebiście, słupki są na zielono, nie? Ale pytanie brzmi, czy oni się chcą tym hajsem dzielić? Krótka odpowiedź na to pytanie będzie, że nie. Mianowicie, no jest tutaj dużo niuansów, które nie do końca są jeszcze dla mnie poznane. Mianowicie mam takie wrażenie czy przeświadczenie, opierające się na tym, co powiedziałem przed chwilą, czyli że budżet w dużych przedsiębiorstwach jest takim trochę tortem, który jest dzielony na kawałki i od tego, jaki kawałek tortu dostaniemy, nie zależy wyłącznie to, jaką pracę wykonamy, jaką jakość dostarczymy, jakie wyniki będą dostarczone, ponieważ marketerzy po drugiej stronie starają się realizować pracę nie tak, żeby dostarczyć jak najlepszy wynik dla przedsiębiorstwa, tylko żeby to było jak najbezpieczniejsze dla ich stanowiska pracy. I teraz wyjaśniając, o co chodzi, oni nie zaryzykują prawdopodobnie nigdy włożenia większości pieniędzy, którymi dysponują, w jakąś pojedynczą sferę, jakiś aspekt marketingu, ponieważ nawet jeżeli udowodnią na wszelkich danych, że to dostarcza maksimum efektu, to i tak będą chcieli dawać na inne działania jakieś pieniądze po to, że jeżeli coś się wydarzy i na przykład nie dostarcza tego efektu, to on będzie za to odpowiadał potem swoją głową przed zarządem i on będzie musiał pokazać, co zrobił w ciągu roku. I najczęściej to pokazywanie tego efektu będzie się wtedy wymagało wytłumaczenia z tego, dlaczego na przykład połowę budżetu wydaliśmy dostępnego na SEO i to SEO nam nie dowiozło. Ja będę opowiadał o algorytmach, o zmianach, o tam nieoptymalnej stronie i tak dalej, a po drugiej stronie marketer zarządowi powie, że no, bo mi chłopaki powiedzieli, że będzie rosło, a nie rośnie. Więc to jest pierwszy problem, dla którego nawet wiedząc, że dostarczymy fantastyczny wynik i że potencjał wykorzystania budżetu jest ogromny, to prawdopodobnie nie dostaniemy bardzo dużego budżetu w ujęciu do całego tortu, jaki możemy podzielić, tylko odpowiedni kawałek, który nam wykroją. Ten kawałek, na przykład w przypadku SEO, ja tak obserwuję, że on wynosi maksymalnie, jak patrzyłem, będąc tak powiedzmy świadomi czy podświadomi, bo nie zawsze te wartości były mi przedstawione w sposób bezpośredni, no ale niekiedy udawało mi się dotrzeć do danych o tym, jak wygląda budżet cały marketingowy, no to do 20% maksimum tak obserwowałem. W małych przedsiębiorstwach oczywiście to może być nawet 100% i to się też zdarza i tego scenariusza też nie polecam właśnie z uwagi na problemy, które omawiałem przed chwilą, ale powiedzmy, że 50% też jest zupełnie często realne. W dużych przedsiębiorstwach 20% to jest takie absolutne maks, a często na przykład pracowałem albo pracuję dalej, bo muszę to niestety z taką gorzką pigułkę przełknąć, że okazywało się, że nasz budżet to jest powiedzmy 0,3-0,5% i to wciąż są dobre kwoty. To nie jest tak, że pracujemy wtedy za jakieś, nie wiem, za solidną pracę i za logo, którym możemy się pochwalić, że pracujemy dla jego klienta. No ale w skali całego marketingu to jest oczywiście poczucie, że moglibyśmy dużo więcej dostarczyć, dużo więcej zrobić, gdybyśmy choćby kilkukrotnie podnieśli tą wartość, a klient nie jest do tego przekonany, bo na przykład ma dobre deale z innymi zespołami i inne działania dostarczają mu wystarczający wynik, którym on nie chce po prostu ryzykować, bo są takie obszary marketingowe, do których na pewno należy SEO, ale też często takie obszary efemeryczne. Wydaje mi się, że copywriting też tutaj można w jakimś sensie włożyć, jeżeli mówimy o copywritingu, który ma dostarczyć twarde wyniki sprzedażowe, to czasami ciężko jest sparametryzować, ile tego wyniku dostarczymy i uwiarygodnić te dane, bo ja mogę to oszacować, ale klient potem powie, że o, ja nie wierzę w te dane. Więc jeżeli klient ma scenariusz, który mu działa i dostarcza mu oczekiwany przez zarząd wynik, to on nie będzie tego ruszał. I tym sposobem możemy mieć bardzo duże przedsiębiorstwo, które ma bardzo duży budżet na marketing, ale nie chce tego marketingu w żaden sposób rozszerzać z nami albo rozszerzać w znaczący sposób. Więc to jest problem, z którym się często mierzę. Na to jest metoda taka, że trzeba robić właśnie te małe projekty i budować to wokół tego to zaufanie i każdego roku troszeczkę ten budżet starać się podnieść. To powinna być nasza taka długofalowa strategia, ponieważ ja bardzo lubię pracować z klientami długo, bo ten czas na poznawanie się, na budowanie zaufania i na samo zdobywanie klienta jest niestety czasem takim, może nie czasem straconym, ale straconym w sensie budżetowania, bo jeszcze nam klient za to nie płaci. Więc im mniej takich sytuacji jest, mniej razy potrzebuje się do nowego klienta
wpasować i zdobyć jego zaufanie i jego budżety, a zamiast tego rozwijać kolejny rok te same projekty, które już znam, jakby klienta, którego już znam, nawet jeżeli się marketer po drugiej stronie zmienia, to samo przedsiębiorstwo jest dla mnie i jego produkty są dla mnie zrozumiałe, to jest efektywniejsze. Tym samym moja strategia jest taka, że wchodzimy najczęściej z małym budżetem, taki, który jest akceptowalny dla klienta i mieści się w tym torcie i nie buduje jakiegoś problemu dla niego, że za duży kawałek tortu jest ryzykowny i jeżeli ten tort, ten kawałek tortu nie przyniesie mu należytego zwrotu, no to będzie miał problemy potem przy podsumowaniu rocznym. To analogicznie do tego, ja zaczynając z małym budżetem, w kolejnym roku ten budżet staram się na przykład podwoić, potroić, to nie jest zupełnie niemożliwe, bo klient, któremu raz dostarczyliśmy wyniki albo przekroczyliśmy je wręcz na przykład o połowę, bo tak się też zdarzało w przypadku SEO, to osoby, które słuchają, na pewno doskonale wiedzą, że nie do końca jesteśmy w stanie wpływać na takie twarde wartości, jakie uzyskamy i często one są przekroczone w jedną lub drugą stronę, więc jeżeli uda nam się z sukcesem zrealizować cel i go przekroczyć, no to potem klient otwiera dopiero ten worek z pieniędzmi i mówi ok, no to kiedyś tak miałem takie pytanie na rozmowie takiej podsumowującej i negocjacyjnej na kolejny rok, no to ile wy chcecie tych pieniędzy i, albo ile jesteście w stanie zjeść, żeby nam dostarczyć takie same wyniki procentowo względem tego, ile dostarczyliście ich przy poprzednim budżecie. Więc wtedy mogliśmy, że tak powiem, naszą strategię rozwinąć w takim sposobie, w jakim chcieliśmy. Chociaż muszę przyznać, że wyzwanie było też wtedy dużo większe, bo budżet zwiększył się, o ile pamiętam, 3 czy 4-krotnie i no później weryfikacja tego już była też intensywniejsza po stronie klienta, więc to nie zawsze jest tak, że ten bardzo duży budżet będzie tylko taką śmietanką dla nas, bo no, klienci też zaczynają się wtedy angażować, bo poziom ryzyka rośnie, więc musicie mieć to na uwadze, żeby dostarczać, bo to jest też w sumie jeden z podstawowych problemów w branży marketingowej, że bardzo dużo mówimy i bardzo dużo opowiadamy o rozwiązaniach, o możliwościach, o strategiach, a bardzo trudno jest nam wziąć odpowiedzialność za dostarczanie wyników, na które się umawialiśmy, albo co gorsze, na które się w ogóle nie umawialiśmy, a które klient tylko podskórnie czuł, że chciałby, żebyśmy mu dostarczyli, bo on tak rozumiał to, co do niego mówimy, a potem nie dostarczamy. To dopytam teraz o te wyniki, o te działania i później o weryfikację tych wyników, czyli czym i czy w ogóle robienie SEO dla korporacji różni się od robienia SEO dla mniejszej firmy czy dla jakiegoś małego e-commerce'u? Przede wszystkim przy małym przedsiębiorstwie zauważyłem, że rzadziej określa się KPI, czy jakieś takie mierzalne cele. Najczęściej celem jest wzrost i ten wzrost jest w ogóle, to jest bardzo pojemny zwrot, można tam wszystko wrzucić. Najczęściej się wtedy umawiamy, to przy e-commerce'ach jest wzrost ruchu organicznego, to jest taki częsty KPI, który niekoniecznie może być, czy będzie albo nie będzie zgodny z celami biznesowymi klienta. No w przypadku dużych przedsiębiorstw bardzo często widzę, że w ujęciu do niezrozumienia tego, co się robi, w sensie to już nawet nie jest zarzut, bo kiedyś byłem zaskoczony, że marketerzy po drugiej stronie nie do końca rozumieją, czym ja się zajmuję albo czym mój zespół się zajmuje, co tak naprawdę robimy w ramach tego SEO i czym ono tak naprawdę jest albo czym chcielibyśmy, żeby było, jakie działania realizujemy. W przypadku małych klientów bardzo często jest weryfikacja pracy, czyli klient nie płaci mi za to, że dostarczam mu wynik, tylko za to, że dostarczam mu pracę. On mnie traktuje często jak kolejnego zatrudnionego pracownika, dzwoni do mnie o dowolnych porach, oczekuje ode mnie jakichś tam raportów, weryfikacji, komunikacji, albo coś w Google było, czy ja mogę się na ten temat wypowiedzieć. Jestem po prostu tak jakby na jego zachciankę. To jest niestety duży problem dla mnie jako specjalisty, ale mali klienci tak często nas postrzegają, no bo skoro płacą fakturę, a my robimy marketing, no to jak on ma coś od marketingu, no to on do nas dzwoni. To na przykład dzwoni do mnie o adsy, których ja w ogóle nie prowadzę, no ale on czuje, że to jest w tej wyszukiwarce, w tym Google, no to że ja mu mam powiedzieć, bo on może by to robił, a bo ktoś do niego zadzwoni, coś się tam dzieje. Więc jakby w małym przedsiębiorstwie czasem nawet jak określę sam te cele, to one i tak są przez klienta ignorowane, ponieważ on i tak ma swoje postrzeganie na ten temat i bardziej skupia się na tym, żeby wykonywał pracę i żeby on czuł, że ja tą pracę wykonuję w sposób taki, jak on sobie życzy, czyli traktuję mnie jak pracownika de facto, a w dużym przedsiębiorstwie dokładnie odwrotnie, czyli umawiamy się na jakieś cele i prawie niemalże jedynym aspektem, który jest weryfikowany przez klienta, jest to, czy w kolejnych kwartałach osiągamy jakby kolejne kamienie milowe, które doprowadzą nas do tego, na co się umawialiśmy. I jedyny scenariusz, który tam gdzieś się zaburza w trakcie tej realizacji, to jest, jeżeli się zmienia strategia przedsiębiorstwa, na przykład chce iść w inny obszar produktowy, no to wtedy negocjujemy w trakcie roku, co tutaj zrobić, żeby się dopasować do tego, co to przedsiębiorstwo właśnie, jaki zwrot ono wykonało i my jako tam, nie wiem, jeden z tych kapitanów na statku próbujemy razem z tym statkiem w tym zwrocie się jakoś odnaleźć.
ale bardzo rzadko jest weryfikowana praca, albo jest weryfikowana wtedy, kiedy ktoś po drugiej stronie czuje, że nie dostarczamy wyników, a najczęściej niestety, kiedy chce nas zmienić. I to nie dlatego, że nie dostarczamy wyniku, bo to jest też ciekawostka, że nam się wydaje, że klient od nas odchodzi dlatego, że nie dostarczamy pracy albo za słabe są te efekty, a tak naprawdę on chce od nas odejść, bo ma na przykład bardziej zaufany swój zespół, z którym mu się pracuje lepiej, efektywniej, albo handlowiec z drugiego zespołu, który obejmuje jakiś inny obszar marketingowy, zauważył, że robi też na przykład SEO i też oni by chcieli robić to SEO, jeżeli dobrze go tam gdzieś, że tak powiem, przekona do ich racji, przedstawi mu lepsze propozycje, czy w inny sposób go, tutaj mówiąc, między wierszami zachęci do tego, żeby wybrał ich, no to w tym momencie zaczynamy my być weryfikowani jako specjaliści. I ta weryfikacja jest bardzo brutalna. Tutaj mogę powiedzieć, że parokrotnie doświadczyłem takiego nieprzyjemnego procesu, gdzie na spotkaniach statusowych klient zaczyna zadawać bardzo techniczne pytania, pytania, na które nigdy nie miał, o które nigdy nie szukał odpowiedzi, pytania, które nigdy go nie interesowały, jakieś techniczne rzeczy, aspekty, błędy na stronie, takie niuanse, jakby mając świadomość tego, ja wiem, że każdy może się czegoś nauczyć, jakieś kursy SEO przejść i tak dalej, ale jestem świadomy tego, że pracując z kimś kilka miesięcy, rozmawiam z osobą, która nie jest na przykład biegła w mojej specjalizacji, ja nie poczytuję tego w żaden sposób, że jakiś przytyk do niej, bo potem nie wynajmuję, żebym ja się tym zajmował, nie żebym się tego musiał uczyć, ale jeżeli zadaje mi bardzo techniczne pytania i te pytania jednocześnie wskazują, że coś jest źle, bo tu jest bardzo ciekawy też scenariusz, że zarazem dostajemy bardzo trudne pytanie o jakiś aspekt naszej kampanii i jednocześnie od razu odpowiedź jest negatywna, to znaczy klient nas zapyta na przykład, czy poprawiliśmy tam title w sekcji sprzedażowej naszego e-commerce'a, no i ja mogę odpowiedzieć, dlaczego tak się stało, ale w pierwszym momencie będę musiał powiedzieć, że nie poprawiliśmy ich jeszcze i mogę mieć na to 1000 argumentów, ale faktem będzie, on najczęściej też utnie tą dyskusję już wtedy, albo na przykład mailowo zacznie do niej pisać w takiej sprawie. I to jest, słuchajcie, najczęściej scenariusz do tego, żeby mieć podkładkę po drugiej stronie, że ten zespół, który dzisiaj pracuje z nami w aspekcie SEO, on się nie nadaje, bo nie robią tej pracy dobrze, a ci, którzy przyjdą, to oni już wiedzą, jak to zrobić dobrze, bo oni mają odpowiedzi na te pytania, wiedzą, co tam trzeba zrobić i co jest źle realizowane, więc jakby dostając takie pytania, od razu szykujcie się na to, że z dużym prawdopodobieństwem będziecie weryfikowani i współpraca z wami będzie kończona, czy to tam w zakończeniu tego okresu tam powiedzmy rocznego, czy może jeżeli umowa jest bezterminowa, no to możecie powoli zwijać żagle, bo prawda jest taka, tutaj moja statystyka nie jest duża, ale w każdym momencie, kiedy taka weryfikacja następowała, to praktycznie raz tylko udało mi się uciec spod topora i obronić strategię, którą realizowaliśmy. Tak, to w każdym jednym przypadku okazywało się, że natychmiast przychodziło inny zespół, który realizował te same działania, które realizowaliśmy my. Nie twierdzę, że zespół słaby, że jakkolwiek wykonywał pracę dobrze czy źle, natomiast chodzi tylko o sam aspekt tego, kiedy tą współpracę niestety zakończymy, bo tak się wydarzy. Ciekawe, czyli te techniczne pytania pojawiają się nie tyle po to, że faktycznie coś jest zrobione źle, tylko dlatego, że przyszedł ktoś inny i trzeba was teraz wykopać i zrobić mu miejsce. Chciałbym tutaj nawiązać do kwestii tego, jak jest traktowana mowa ciała. Wszystkie poradniki o mowie ciała traktują, że to nie jest tak, że jak ktoś tam gdzieś dotknie nosa, mówiąc to od razu kłamie, bo tu musi być cały zespół cech wystąpić, cała sytuacja musi być oceniana, a nie pojedynczy gest. I podobnie też będzie w sytuacji, którą opisałem właśnie, czyli jeżeli klient zada nam techniczne pytanie, to nie znaczy, że chce od razu zrezygnować ze współpracy z nami, ale szereg takich pytań, często wylistowanych w jakimś mailu, takim, wiecie, że na przykład zwykle klient komunikuje się z nami werbalnie, a nagle przychodzi taka notka mailem, no to jest dla mnie bardzo jasny sygnał, że ktoś po drugiej stronie mu te pytania przygotował. Jakby musicie sami zweryfikować, czy ktoś po drugiej stronie byłby w stanie złożyć tak specjalistyczne pytania i w ogóle po co chciałby uzyskiwać odpowiedź na takie pytania. Tutaj mogę dla osób bardziej znajomych z branżą SEO wskazać, że bardzo częstym przykładem jest dla mnie to, kiedy ktoś pyta o narzędzie Disavo w Tool, który jest takim bardzo, bardzo, bardzo zakopanym w SEO tematem i większość osób w marketingu internetowym, dyrektorów marketingu nie ma pojęcia o jego istnieniu i jakkolwiek, jeżeli będzie o nie pytać, w ujęciu jeszcze do innych pytań, które może wtedy zadać, jakieś techniczne, to będzie taki sygnał, że coś tutaj się dzieje pod spodem i prawdopodobnie nie o to chodzi, żebyśmy udzielili odpowiedzi na to pytanie, tylko o to, że
ta osoba wyśle kopię tego maila do nas, albo już na tej kopii jest na przykład prezes przedsiębiorstwa, czy jakiś wyższy menedżer w korporacji, który nawet nie wie, że jakiś SEO jest zrobiony, ale nagle jest w kopii maila. Ciekawe czemu? No właśnie po to, żeby zmienić zespół, żeby uwiarygodnić tą zmianę, że po prostu obecny sobie nie radzi. I niestety to jest taka przykra trochę, ale realizowana przez niektóre firmy metoda na zmianę zespołu. To jest ciekawe, bo teraz się tak zastanawiam, w ostatnich czasach zdarzyło mi się widzieć parę razy takie podejście, że klient rezygnuje z zewnętrznego zespołu, z zewnętrznej agencji, czy to SEO, czy to contentu, czy całościowej, na rzecz pracowników in-house. I tu jest pytanie w twoim doświadczeniu, czy albo kiedy korporacje decydują się na zewnętrznych wykonawców, a kiedy budują zespół wewnętrzny? W marketingu to jest ciekawy problem, bo parokrotnie spotkałem się, też byłem w cudzysłowie ofiarą procesu, który nastąpił, czyli przeniesienia działań marketingowych in-house względem współpracy z agencjami. I tutaj, jeżeli miałbym powiedzieć o przyczynach, no to uważam, że my jako branża marketingowa, agencyjna branża marketingowa, sami sobie jesteśmy winni, ponieważ nie odpowiadając na potrzeby klientów, nie dostarczając im po prostu efektów, czy nie mówiąc realnie o tym, co jest możliwe, a raczej obiecując gruszki na wierzbie, no zdarzamy się potem ze scenariuszem, w którym klienci przestają nam kompletnie ufać i wolą mieć przeciętnego pracownika, który jednak siądzie przy biurku i jeżeli na przykład jest adsowcem, no to będzie siedział i te kampanie optymalizował cały dzień, nawet jeżeli będzie robił to przeciętnie, to w ciągu całego miesiąca poświęci 100 godzin na przykład, bo resztę na jakieś tam spotkania, kawki i tak dalej, ale powiedzmy poświęci 100 godzin na tą pracę i będzie tylko po to. A jeżeli ten budżet wydamy zamiast na tego pracownika na agencję, gdzie będą doskonali specjaliści i szałowe będą pomysły, to może być problem, że specjaliści nie będą mieli tych 100 godzin, tylko będą mieli 2 godziny albo 4 i to nie zawsze wystarczy, bo skala strategii na przykład będzie tak duża, że wykonamy nasze fantastyczne kroki w pierwszym miesiącu i to zaangażowanie będzie duże, a potem ono się zredukuje, nie będzie nawet czasu się spotkać. A wielu też klientów bardzo ceni to, że po drugiej stronie specjalista jest dostępny, może nie na zawołanie, ale że to spotkanie możemy ustalić w perspektywie na przykład tygodnia, a nie w perspektywie 2-3 miesięcy, bo takie rzeczy mi się też zdarzały, że ktoś albo współpracując z którejś stronie z jakimiś zespołami jako specjalista próbowaliśmy się umówić na spotkanie i terminy były po prostu absurdalnie dalekie i nierelewantne, no i wtedy klient po prostu, że tak powiem, zrzuca rzeczy z biurka i mówi, no to ja dziękuję za taką współpracę i wolimy to samodzielnie realizować. Drugi scenariusz jest taki, kiedy rzeczywiście też no często jest tak, że klienci nie wiedzą, ile kosztuje marketing, w cudzysłowie, to znowu jest wartość, która jest no, niepoliczalna, nie możemy określić wartości naszej pracy. No a agencje są, jak wiadomo, dość drapieżne i chcą jak największy udział w budżecie uzyskać. Tym samym klienci zaczynają płacić bardzo duże kwoty i mogą się w tym momencie obudzić, że okej, wydajemy bardzo dużo pieniędzy co miesiąc na marketing, mogliśmy w tych kwotach zbudować na przykład 5-osobowy zespół specjalistów tam średnio opłacanych w Polsce, bo te stawki też można sobie znaleźć w internecie, jednocześnie mieć ich pod ręką, jeszcze nam zostanie drugie tyle na narzędzia, no to teoretycznie moglibyśmy spróbować i zaczynają budować jakiś zalążek. Najczęściej obserwowałem, że przedsiębiorstwa budują te firmy po trochu, czyli te zalążki e-marketingowe czy marketingowe w ogóle budują w takim cyklu, że tam zatrudniają kolejne osoby i przyjmują te zadania od agencji zewnętrznej. To jest bardzo nieprzyjemny proces dla agencji, ale to się niekiedy dzieje. No i to już jest jakby, że tak powiem, pies pogrzebany, bo, że tak powiem, jeżeli już ten proces zaczyna następować, to znowu, odnosząc się do metafory tankowca, on już płynie w inną stronę i nie będziemy w stanie go zawrócić prawie na pewno, bo już ktoś podjął tę decyzję. To już jest rzecz, która została zadecydowana i została przeanalizowana. I nawet jeżeli praca będzie wykonywana na przykład gorzej, to przedsiębiorstwa cenią też tą jakość komunikacji i dostępność komunikacji ze specjalistami. Dlatego wolą ich mieć czasem pod ręką niż pracować z agencjami, które potem ich gdzieś tam no, blokują, że te spotkania mają za miesiąc, za dwa, za trzy, albo że nie spotkasz się w ogóle ze specjalistą, bo nie ma dla ciebie czasu. Możesz z handlowcem porozmawiać, który tam ci jeszcze będzie czasu sprzedać, a specjalista jest niestety niedostępny, bo prowadzi 120 domów i nie może z każdym klientem gadać, bo by mu brakło w ogóle czasu na to, żeby faktury wystawić, więc nie będzie to możliwe. No i to jest motor, który klienta czasami motywuje do tego, żeby zacząć coś zrobić in-house, albo żeby wszystko przenosić do in-house'a.
nie widziałem jeszcze przedsiębiorstwa dużego, które wszystko miałoby in-house, ale sporo rzeczy w niektórych firmach takich bardziej dynamicznych jest trochę przenoszone, to obserwuję, tak. I tutaj znowu to ciekawe może być, bo jeżeli mamy do czynienia z freelancerem, to taki freelancer może bardzo łatwo się wpasować w takie przedsiębiorstwo. Uważam, że to czasami takie obserwowanie tych ogłoszeń w takich dziwnych firmach, które normalnie nie zajmują się copywritingiem, bo specjaliści widzą często swoje ścieżkę karierową, albo samodzielnie pracują, albo gdzieś w agencji, a takie ubicie sobie gniazdka w fajnym przedsiębiorstwie, które się zajmuje czasami jakimś nudnym biznesem, ale po prostu potrzebuje na przykład copywritera, specjalistę od asów czy specjalistę od SEO, no to potrafi być niesamowitą, może nie powiedziałbym trampoliną w karierze, ale takim miejscem do spokojnego rozwoju, bo to jakby ten rozwój już nie będzie taki dynamiczny na pewno, ale mam kilku kolegów, którzy gdzieś tak się poprzenosili do takich przedsiębiorstw i sobie chwalą, bo po prostu nigdy nie stoi nad głową i nie krzyczy, że znowu KPI nie zrealizowali u jednego z 50 klientów, a oni nawet nie pamiętają nazwy tego klienta, bo tylu ich tam gdzieś mają, więc to potrafi trochę uspokoić duszę. Tak, to potwierdzam jako osoba, która przepracowała w takiej firmie półtora roku w Rankomacie, że to jest raz, że stabilizacja, no bo jednak co miesiąc dostajesz ten hajs, nie musisz tak. się wganiać za klientami, nie musisz z nimi negocjować, a jak chcesz coś po godzinach sobie zrobić, nie ma sprawy, ktoś do ciebie przychodzi i wiesz, ty mówisz, że chcesz 50 zł za 1000 znaków, a ktoś ci mówi, że da 20, a ty mówisz, no... Te negocjacje, potem i tak nie kupuje. Tak, potem i tak nie kupuje. I ta stabilizacja plus... monotematyczność, która czasem potrafi być męcząca, ale czasem po prostu wiesz, że jutro będziesz się zajmował tym samym. Nie ma czegoś takiego, że dzisiaj piszesz o betonach do szamba, jutro o uszczelkach pod Głowicą, a pojutrze o zalesianiu województwa pomorskiego iglakami w celu ochrony żaby czy coś, nie? Więc nie masz czegoś takiego, tylko po prostu jeżeli piszesz o ubezpieczeniach, piszesz o ubezpieczeniach. Mało tego, potrafisz się z tym wyspecjalizować. Mało tego, jeszcze właśnie. Potem się możesz na tym wozić. Bardzo to za... Wydaje mi się, że na pewnym etapie kariery, zwłaszcza ludzi takich trochę wypalonych agencyjnie, bo znam mnóstwo specjalistów, teraz się w ogóle dyskusja zaczęła, taka internetowa, gdzie specjaliści z różnych branż e-marketingowych zaczynają dyskutować o stresie, o depresji, o jakichś aspektach takich mentalnych. I wniosek z tego jest bardzo prosty, który obserwuję też od lat, że mnóstwo ludzi jest po prostu wypalonych pracą, którą realizuje, bo cały czas po prostu muszą osiągać nowe cele, nowe sukcesy i każdy sukces jest sukcesem tylko przez godzinę do wysłania maila, a następnego dnia już znowu trzeba osiągać nowy. I cały czas ci klienci z różnych powodów przychodzą, odchodzą, o czym też mówiłem, że czasami nie jesteśmy w ogóle winni, tylko po prostu po drugiej stronie marketingowiec zmienia w ogóle sobie zespoły, bo po prostu chce. Albo co ciekawe, są też takie firmy, które mają zapisane w procesie, że minimum albo maksimum, raczej co 2 lata, muszą zmienić agencję marketingową, z którą pracują. I to jest taka higiena pracy, że po prostu ci nowi będą się starać, że nie będzie żadnych dziwnych jakichś powiązań pozafinansowych między osobami, które ze sobą gadają. I w ten sposób można rzeczywiście zniwelować dużo patologii w takiej współpracy międzyfirmowej, zwłaszcza przy dużych przedsiębiorstwach. No ale efekt tego wtórny jest taki, że realizujemy jako agencja dobrą pracę i wszystko jest w porządku, a po na przykład roku czy dwóch ktoś nam dziękuje, bo mówi, że po prostu idą dalej, że fajna była przygoda i super, wszystko dziękuję, wystawią referencje, ale idą dalej. No i potem znowu jako specjalista ja w serce wkładam w kampanię, wszystko chcę osiągnąć i rozwijać, a oni mówią, fajnie było, dzięki, nie, może jeszcze kiedyś do was wrócimy za, nie wiem, 6 lat na przykład, nie? Bo byśmy bardzo zadowoleni, naprawdę, no szapoba, nie? No i mówię, o dzięki, no. To wszystko, nie? Więc jakby jest to duży problem i to wypalenie powoduje właśnie, że specjaliści czasami potem jeszcze w kontekście SEO, to już w ogóle jeszcze algorytm i tak dalej, to powoduje, że później cały czas jest nacisk na to, żeby te efekty osiągać. Zbudowanie sobie na pewien okres kariery takiego gniazdka w firmie i spróbowanie długofalowo, spokojnie, metodycznie przepracowanie takiego wielkiego case study, gdzie pracujemy z jednym, dwoma, nie wiem, trzema max domenami, projektami, to potrafi bardzo odświeżyć głowę i poukładać sobie różne rzeczy i, że tak powiem, też zawodowo się trochę obrosnąć w piórka, można powiedzieć, że wtedy tak trochę możemy to poskładać w całość, to nasze doświadczenie, wiedzę i odzrywać owoce naszej pracy, tak bym powiedział, że wtedy już nie na akord pracujemy, tylko pracujemy po prostu na to, że jesteśmy specjalistami i my ten swój ogródek uprawiamy. Tak, to jest fajne i tak z perspektywy jeszcze przedsiębiorstwa, jeśli chodzi o zatrudnianie kogoś in-house, masz gwarancję, że zatrudniona osoba, gwarancję, możesz sobie zapewnić to, że osoba, z którą rozmawiasz, osoba, którą zatrudniasz, zna się na tym, co będzie robić, bo jak szukasz freelancera do contentu czy do SEO,
Może do SEO nie, może w SEO jest to bardziej płynne, ale jeżeli chodzi o content i szukasz specjalisty, to jest ktoś, kto potrafi bardzo dobrze ściemniać. Jest ktoś, kto może sobie na przykład nawet całą stronę postawić, żeby udawać specjalisty, żeby dorwać zlecenie. Ale jak rekrutujesz, no to już raczej się upewniasz, że ta osoba się na tym zna i wiesz, że ta osoba będzie robić to, co ty chcesz robić. Plus, jak masz określone zarobki typu, no dajmy szczodrze 6 na łapę osobie od kontentu, podejrzewam, że to się rzadko zdarza, ale załóżmy, że ktoś, nie wiem, dobrze naściemniał na rozmowie kwalifikacyjnej, dostał 6 na łapę, no to wiesz, że miesiąc w miesiąc zapłacisz tej osobie 6 na łapę. Niezależnie od tego, ile treści u niej zamówisz, ile treści od niej dostaniesz, zapłacisz 6 na łapę. Może się okazać, że w tym 6 na łapę dostajesz kontent o wartości 12. Może tak być, oczywiście. Mam też przykład kolegi, który gdzieś agencyjnie wyrósł i przeniósł się do dużego przedsiębiorstwa korporacji. I jak potem z nim rozmawiałem gdzieś tam w kuluarach po roku, dwóch, no to mówił, najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Właśnie zsumował to, co powiedziałeś wcześniej, że pisałem dla was teksty na tematy po prostu, że przychodzi rano do pracy i nie wiem, czy będzie to, nie wiem, o wycieczkach do Turcji, czy może o czyrakach, czy za chwilę jeszcze o rowerach elektrycznych. No i po prostu milion tematów, których on nie zawsze czuł się swobodnie. Czasami tematy bardzo kobiece, jakieś takie aspekty, gdzie nie chciało mu się nawet szukać tej wiedzy. I nagle trafię do przedsiębiorstwa, gdzie przez dwa tygodnie myślą nad jednym claimem i po prostu to tylko jest konieczne. I oczywiście to jest praca efektywna, w sensie nie piszą go w 5 minut, tylko jest gdzieś tam propozycja, cały proces, tam jakby analiza tego, jak klient to zrozumie, i to go po prostu bardziej fascynowało, bo skupił się na jednym aspekcie, na jednej branży, na jednym temacie i potem ten efekt, który też widzi, mówi, potem idę na billboardzie, widzę, że to wisi, nie? Że ja to napisałem, ktoś to zatwierdził, ilość tam ludzi tam gdzieś się potem o to kłóciło, ale zatwierdzili, ja to widzę, mogę sobie zrobić selfie pod moim hasłem reklamowym, gdzie potem to przedsiębiorstwo się reklamuje w całej Polsce, więc to też jest jakaś taka wartość potem dodana, że można w ten sposób się zawodowo odnaleźć. No tu ci powiem ciekawostkę też, że na etacie, czy to w agencji, czy w firmie u lidera w branży, masz możliwości i masz dojścia, bo mnie się zdarzyło na przykład, cała rodzina 7 rano w RMF-ie słucha, Daniel będzie gadał, nie? Autentycznie. Jako freelancer, choćbyś, nie wiem, choćbym nie potrafię sobie tego wyobrazić, musiałbym chyba budować jakiś portal informacyjny przez ileś lat, żeby ktoś do mnie przyszedł, i to nawet nie jestem pewien, czy do tego by doszło, żeby ktoś przyszedł po wypowiedź eksperta. To jedyny przykład, który teraz mi przychodzi do głowy, to jest Maciej Samcik z Subiektywnie o Finansach. Nie? Tak. Do niego ktoś może przyjść, tak? Maciej, co sądzisz o, nie wiem, projekcie zmian w kredytach, nie? Ale tak, to do finansowania. Ale to jest influencer finansowy, jakby osoba znana w aspekcie finansów, więc bez wątpienia jest pierwszym na radarze, czy jednym z pierwszych na radarze do dyskusjach o finansach, żeby się wypowiadać. No to już lata pracy, więc jak przy tym jesteśmy, to przy tych dojściach, to pytanie ostatnie właściwie, czy jest szansa, że copywriter, freelancer dostanie grube zlecenie na content w korporacji? Czy jest realna szansa na to? Przykładowo korporacja, firma potrzebuje, nie wiem, milion znaków miesięcznie. Przychodzi sobie taki Daniel i mówi, słuchajcie, ja mam ten, choćby ten copywriter był w stanie dostarczyć ten milion znaków, czy jedna osoba, solo przedsiębiorca dostanie takie zlecenie? Moim zdaniem musiałaby tutaj nastąpić bardzo duża koniunkcja zdarzeń. Mianowicie korporacja musiałaby zawalić jakiś proces, nie dogadać z kimś, coś zamówić, nie zrobić, nie wykonać i potem na gwałt szukać kogoś, kto będzie to robił. Ale w praktyce i tak będzie to wymagało jednego kluczowego aspektu, czyli osobistej znajomości z osobą, która to zrealizuje. I wtedy jest możliwe, że marketer, którego my znamy osobiście jako kolegę, tego na przykład z konferencji, czy tego trochę nawet z internetu, bo go po prostu tam gdzieś zagadujemy, to jest bardzo takie, łatwo się o tym mówi, trudno się to realizuje, ponieważ utrzymywanie znajomości jest ogólnie trudne dzisiaj w świecie, a już takich znajomości zawodowych, świadomych, gdzie wiemy, że ta relacja niekoniecznie nam kiedykolwiek coś wykiełkuje, ale utrzymujemy dlatego, że chcemy mieć po prostu takie sloty możliwości i chcemy być na radarze różnych osób, no to będzie duży problem. Ale nie jest to niemożliwe, jesteśmy w stanie to robić, ja coś takiego też realizuję i uważam, że w jakiejś tam skali naszego czasu powinniśmy ten element uwzględnić i budować relacje z osobami, z którymi chcielibyśmy teoretycznie pracować,
albo z firmami, w których te osoby pracują. No i drugi aspekt to jest budowanie własnej marki, czyli tak jak powiedziałeś wcześniej, Maciek, sam ci w przypadku finansów, ale w każdej innej branży, w której na przykład nasi klienci mogą pracować, strzelam, farmacja, motoryzacja, e-commerce, jakikolwiek obszar taki popularny na tyle, żeby to nie był jakiś taki super wąski, no bo tam ta szansa znowu jest bardzo mała, że to będzie, nie wiem, metalurgia, no to możemy też oczywiście być specjalistą w copywritingu, w metalurgii i czekać po prostu na to, żeby przychodzić do nas ci klienci, ale zbudowanie siebie jako specjalisty, nie copywritera specjalisty, tylko specjalisty w jednej, dwóch, trzech ciekawych branżach, w których my się specjalizujemy, jako takiej osoby, może spowodować, że duża firma też do nas przyjdzie po jakieś zlecenie, bo po prostu będą zainteresowani tym. Ale łatwiej mimo wszystko moim zdaniem będzie przeskoczyć przez kontakty osobiste, ponieważ to jest to pierwszy krok, jaki musimy przeskoczyć, pierwszy kłopot, przez jaki musimy przejść, to jest zaufanie i czas, którego ktoś nie chce poświęcać na to, żeby nas poznawać od zera. To znaczy, mając po drugiej stronie marketingowca w dużej firmie, ten człowiek ma dziennie 6, 7, 10 spotkań. On nie będzie miał czasu na to najczęściej, żeby siedzieć teraz w internecie, szukać jakichś fajnych specjalistów z jakiejś branży. On pójdzie do dużej agencji, do domu mediowego, do jakiegoś zespołu ludzi, którzy są znani i powie im, że chciałby uzyskać X i po prostu ci ludzie będą się zajmować poszukiwaniem tej osoby, nawet jeżeli nie mają jej, że tak powiem, pod swoimi skrzydłami bezpośrednio, to wtedy ten specjalista, nawiązując z nimi jakąś współpracę wcześniej, tak jak o tym mówiłem, mógłby pośrednio nawiązać wtedy kontakt z tym klientem i zacząć realizować danego zlecenia. Najpierw jako pośrednik, a potem oczywiście jak już nawiąże własną relację, no to może teoretycznie gdzieś tam przejść na współpracę bezpośrednią, ale to już zależy też od umów, jakie podpiszecie między sobą. Natomiast osobista relacja, moim zdaniem, pierwsze skrzypce, i to jest w ogóle, tak muszę tutaj zaznaczyć, bo mnie to osobiście irytuje, że w Polsce jest takie pojęcie, że jak ktoś coś tam gdzieś dostarcza, z kimś pracuje, to się mówi, że ma znajomości. Pojęcie posiadania znajomości jest bardzo pejoratywnie tak postrzegane przez nas, czyli o, no ten to tam ma kontakty, ma plecy, ma coś. A gdyby na to spojrzeć odwrotnie, czyli jako coś, co budujemy, coś, co po prostu świadomie staramy się rozwijać, to nie jest, że o, ktoś ma znajomości, tylko że ja mam znajomości, bo ja sobie na to zapracowałem. Za każdym razem, jak coś robię zawodowo, to staram się przemyśleć, z kim rozmawiam, co mogę mu dostarczyć, jak mogę mu pomóc na przykład w jego pracy, albo z kim on może mnie skontaktować, bo czasami jest tak, że poznacie ciekawe osoby, które nie są marketerami w dużych przedsiębiorstwach, ale na przykład są dostawcami dla tych przedsiębiorstw, albo coś innego robią interesującego, co może spowodować, że jeżeli zrobicie dobrą rozmowę taką wprowadzającą w to, czym wy się zajmujecie, to nawet jeżeli on nie zakupi u was usługi, to w którymś momencie powiąże was z tymi, którzy te usługi realizują. Ja mam na przykład taki problem klęską rodzaju, mianowicie często trafiają do mnie klienci, duzi często, ponieważ oni przychodzą, bo ktoś powiedział, że pan się zajmuje dużymi przedsiębiorstwami, że pan będzie wiedział, o co chodzi. Nie? Oczywiście będę wiedział, o co chodzi, natomiast też mój czas jest z gumy i zarówno ja, jak i ludzie, którzy ze mną współpracują, mamy już jakby swoje sloty, że tak powiem, wypełnione i bardzo rzadko mam ochotę, czy nawet możliwość techniczną, żeby podejmować jakieś nowe zupełnie współprace, które od zera będę musiał kiełkować w modelu, który omówiłem. Tym samym mam tą trochę klęskę urodzaju, ale w modelu osoby, która szuka takich zleceń, czy takiej małej agencji, bo czasami też takie agencje funkcjonują kilkuosobowe, które no, są głodne zleceń, no to budowanie tych kontaktów wydaje mi się, że zarówno w Polsce, jak i na świecie jest najbardziej chyba niedocenioną metodą. Bardzo trudną, bardzo czasochłonną, ale też najbardziej moim zdaniem efektywną, bo takie pisanie maili na zimno, startowanie do kogoś jest ekstremalnie nieefektywne i to wie każdy handlowiec, który się z tym mierzy każdego dnia w swojej pracy. Bogata odpowiedź. Za każdym razem mam to samo zdanie, ten sam cytat do powiedzenia w świętej pamięci Jana Kulczyka, że biznes to relacje między ludźmi, a nie liczby, bo gdyby biznes to były liczby, najbogatsi byliby matematycy. Co tak. Częściowo się zgadza, częściowo nie, bo niedawno zmarły Jim Simons, matematyk z wykształcenia, rozpykał rynki finansowe i się dorobił, ale to powiedzmy, że wyjątek od reguły. Nie? Normalnie matematyk kojarzy się. Wszystkim. Krzysztofski seowiec, można powiedzieć. Tak. Ktoś, kto, wiesz, matematyk to jest ktoś, kto uczy matmy w szkole, nie? I jakoś tam powiedzmy, że hajsem nie śmierdzi, nie? I fajnie, że to może trochę odrze niektóre osoby ze złudzeń, że to nie jest tak, że freelancer, choćby jego treści były naprawdę zajebiste, nie dostanie roboty w korpo, nie dostanie roboty dla dużej firmy, bo duża firma po prostu mu nie ufa. No na to zaufanie, co powiedziałeś, trzeba sobie powiedziałbym inaczej, zapracować. Ona nie chce tracić czasu
na to, żeby budować to zaufanie z nim, bo to zaufanie i tak musimy wypracować. Nawet jeżeli jestem gdzieś znaną osobą, komuś poleconą, to i tak to zaufanie muszę zbudować, natomiast po drugiej stronie jest bardzo duży deficyt czasu najczęściej i nikt nie chce tracić, ryzykować zarówno swojego czasu, jak i tego nawet małego budżetu, z którego potem musiałby się tłumaczyć, że jakaś przypadkowa osoba gdzieś tam coś zrobiła albo nie zrobiła, bo to wiadomo, że różnie to z tym dowożeniem potem mitycznym jest, więc oni nie chcą tracić tego czasu po prostu na to, żeby nas weryfikować. To my musimy ten czas poświęcić, żeby się zweryfikować. Dokładnie. To słowo zaufanie bardzo często padało w tej rozmowie. Fajnie byłoby ten temat pociągnąć. Jakbym miał podsumować, to chciałbym powiedzieć w takim kontekście współpracy zarówno z dużymi, jak i małymi klientami. Rzecz, którą ja sobie tak upiekłem w głowie w ostatnim roku mojej pracy, coś, co było zawsze z tyłu, a czego nie byłem w stanie zrozumieć, tak sparametryzować sobie w głowie, dlaczego mi coś się udaje albo mi się nie udaje. Mianowicie ja sobie zbudowałem takie równanie bardzo proste, na którym opieram dzisiaj moją metodę pracy z klientami. To równanie po jednej stronie zawiera budżet, który ja dostaję, bo tak naprawdę o to walczymy. Nie udawajmy, że pracujemy ku chwale kogoś, czy nie wiem, dla radości istnienia projektów, czy naszych treści, naszego SEO. De facto w komercyjnej pracy na końcu chodzi o to, że każdy chce dostać swoje pieniądze i trzeba o tym mówić wprost. Jeżeli nie nazywamy tego po imieniu, to potem toniemy w jakichś efemerycznych opisach. Więc po jednej stronie mojego równania są pieniądze, które ja chcę zarobić dzięki mojemu klientowi, moja marża, którą chcę otrzymać za moją pracę, a po drugiej stronie tego równania, które implikuje właśnie tą kwotę, jaką ja uzyskam, jest po pierwsze cele, jakie ja postawię przed klientem, te realizowalne, te, w które on uwierzy, te, które ja sprawdzę na podstawie tego małego seeda, tego ziarenka, które tam gdzieś zasieje i zweryfikuje, że to działa na 1% naszego budżetu i mogę to potem zmultiplikować, oraz celach, które on przed sobą stawia, bo to jest bardzo ciekawy temat i do tego też za chwilę nawiążę, bo my sobie stawiamy jako specjaliści jakieś cele, na przykład napiszemy dla ciebie, kliencie, 100 tekstów, a klient ma na przykład za cel zrealizowanie 1000 sprzedaży w ciągu następnego miesiąca i to jest jego cel, ale on nam tego nie powie, dopóki go nie zapytamy. Więc musicie go zapytać, co jest jego powodem, że on siedzi w pracy, dlaczego ten marketingowiec tam jest i z czego on jest rozliczany, nie z czego on nas będzie rozliczać, tylko z czego on będzie rozliczany. Więc weryfikując te rzeczy, możemy sobie ustalić ten jeden element równania, czyli mnożnik. I drugi element, który będziemy mnożyć, to jest zaufanie, o którym dzisiaj mówiłem, czyli to, co budujecie bardzo stopniowo, czyli dowożąc przez kolejne iteracje, mnożąc i budując to na podstawie case'ów naszego klienta, case'ów konkurencji. Wszystko razem zbierając, budujecie ten poziom jakiś zaufania niezerowy i mnożąc te dwie wartości razem dostajecie budżet. A zamykając tą moją opowieść i te moje dość rozległe dygresje, to chciałem zamknąć takim powiedzeniem, które wypracował mój partner biznesowy, który uczestniczy często w spotkaniach sprzedażowych i de facto je prowadzi. Mianowicie ukuł takie zdanie, które zawsze zadaje klientom, żeby jakby otworzyć ich tak trochę jak taką świnkę skarbonkę, można powiedzieć, ze strony marketingowej. On zadaje takie pytanie, co my możemy zrobić jako twój zespół marketingowy, SEO-wy, adsowy, copywriterski, jakkolwiek sobie to nazwiemy, żeby twój szef, twój menedżer, twój prezes był zadowolony z twojej pracy, z wyników twojej pracy. I tak zadane pytanie jakby może pokazać, nie zawsze to otworzę, ale jeżeli ktoś minimum ma choćby 1-2% zaufania do nas, to najczęściej nam powie, może niekoniecznie jeszcze liczbowo, ale powie nam, o co mu tak naprawdę chodzi, dlaczego on przychodzi do pracy. I z drugiej strony on poczuje, że my chcemy dostarczyć mu to, czego on potrzebuje, a nie to, co my chcemy mu sprzedać, bo to jest bardzo trudne w branży marketingowej, że my przychodzimy sprzedać copywriting, adsy albo SEO, a on po drugiej stronie chce coś zupełnie innego. Jeżeli zapytacie go, czego on chce, zanotujecie to i spróbujecie sparametryzować, czy my możemy dowieść ci 20% tego, co potrzebujesz zrobić, 30, czy może nie wiem, nawet 50, nie mówię, że 100, bo to prawdopodobnie nie będzie możliwe, ale wrócicie do niego i powiecie, dostarczymy ci 20% tego twojego wyniku i potrzebujemy na to na przykład 10 tysięcy budżetu. Jeżeli w ogóle znacie cały budżet klienta ogólnie marketingowy, to w ogóle krojenie tego tortu będzie dużo łatwiejsze. Ale jeżeli nie znacie, no to po prostu przyporządkujcie wasze stawki agencyjne, czy wasze stawki, wasze fee za pracę i też dopasujecie to do siebie albo do rynku w ogóle. Takie stawki rynkowe możecie przyjąć, jakie obserwujecie dookoła. I wracacie do niego z konkretnymi propozycjami, czyli dostarczymy ci 20% twojego celu za 15% twojego budżetu, no i każdy rozsądnie myślący marketingowiec, który odrobinę chociaż nam ufa, kupi to po prostu.
Dobre, dobre podsumowanie. Jest taki cytat, tylko nie pamiętam, kto go powiedział. Daj ludziom to, czego chcą, a dostaniesz wszystko, czego ty chcesz. No tak, można to tak powiedzieć. Ja to, jak słyszysz, omówiłem to w dość opasły sposób, ale to dlatego, że chodzi o to, żeby zadać takie fajne właśnie pytanie, które w bardzo ładny sposób otwiera i wydaje mi się, nie jest jeszcze wyeksploatowany w aspekcie handlowym, bo są takie pytania, które są tak wyeksploatowane, że po prostu marketerzy od razu już wypuszczają powietrze i nie chcą z nami rozmawiać. Ale to pytanie, wydaje mi się, nie jest nawet marketingowe, nie jest takie handlowe, tylko jest po prostu szczerym pytaniem, po co ktoś siedzi po drugiej stronie i za co mu zapłacą, za co dostanie swój bonus, bo tak naprawdę często jest tak, też nie oszukujmy się, że marketer po drugiej stronie dostanie swoją wypłatę jakąś podstawową tam, żeby przejść do następnego miesiąca. On tak naprawdę woli o to, że jak dostarczy swoje cele, jakąś tam na przykład wartość sprzedaży rocznej, to dostanie duży bonus, który często na wysokich stanowiskach może oznaczać większą kwotę niż na przykład całe jego uposażenie roczne. Więc to jest dla niego duża gra i jeżeli my w tej grze będziemy chcieli uczestniczyć, no to po prostu on nas zaprosi do teamu, a nie będzie nas traktował jak dostawcy czegoś tam, tylko jako partnera. I bardzo was namawiam i życzę wam tego, drodzy słuchacze, żebyście byli partnerami w waszych biznesach, w waszych partnerach, klientach, a nie dostawcami usług, bo tak często jesteście postrzegani, kiedy przychodzicie i chcecie im sprzedać wasze usługi. To jesteście dostawcą, a nie partnerem. Dobre, dobre motywujące podsumowanie już tak pod koniec i mam nadzieję, że parę osób weźmie to sobie do serca. Nie wszyscy, na pewno nie wszyscy. Na pewno zostanie ktoś, kto przyjdzie i napisze mi, tak jak jedna agencja czatem GPT, że biznes tego do tej pory, że w dzisiejszym konkurencyjnym świecie marketingu internetowego angażujące treści są kluczowe, żeby utrzymać klienta i my ci te treści damy i tak dalej, i tak dalej. Ja tak, a wiecie, czym ja się zajmuję zawodowo? Chyba nie. Także wyraźnie ktoś zarzuca sieć w internet i próbuje znaleźć w ten sposób kogoś, kto się zgodzi, no ale to jest jakby właśnie stawianie siebie w pozycji dostawcy, do którego nie ma zaufania, tylko ewentualnie tam testuje, zrobi albo nie, to jakby to nie jest tak, że to nie jest efektywny model biznesowy, bo potencjalnie, jeżeli ktoś to robi, to raczej wstaje rano i ma co jeść i jakby jest w stanie, nie wiem, jakby zarabiać na tym pieniądze, ale czy to jest model, który chciałbym jako przedsiębiorca realizować, nie wiem, powiedzmy 5 lat w życiu moim zawodowym, to raczej nie jest chyba efektywna strategia, bo ja się wypalę, walcząc z kolejnymi klientami, próbując ich złapać właśnie na takie słabe tandetne sztuczki, bo ileś tam klientów złapie, ale oni przyjdą, za chwilę odejdą, no będą nieszczęśliwi, ja będę musiał nowych i tak w koło po prostu kręcimy, a potem myślimy, że to wszystko jest do niczego i w ogóle cała ta branża to jest jakiś koszmar i lepiej może zająć się czymś innym. A, cóż Sławek, ja ci za dzisiaj dziękuję. Ostatnie pytanie, gdzie cię można znaleźć w internecie? Gdzie mnie można znaleźć w internecie? Jestem aktywny w social mediach rzeczywiście. Taki dziadkowy serwis Facebook, to tam zawsze można mnie złapać. Drugi to będzie Instagram trochę dla starszej młodzieży. I oczywiście last but not least LinkedIn, gdzie też może nie jestem bardzo aktywny jako twórca, ale na pewno łatwo mnie tam gdzieś wyłapać. No i oczywiście wszelkiego typu konferencje SEO w Polsce to są miejsca, w których bardzo często bywam, więc też można ze mną przywitać i porozmawiać na tematy, które dzisiaj omówiłem, albo na wszelkie inne, które was w obszarze SEO nurtują. Super. Jeszcze raz dzięki w imieniu widzów, w imieniu słuchaczy i ja ci życzę dobrego dnia. I bardzo dziękuję. Hajs. Róbcie hajsy, pamiętajcie. Tak, ukradłem dzisiaj. Na dzisiaj pożyczyłem te frazy, także super. W odcinku ze Sławkiem to jest tyle. Jak widzisz, praca z korporacjami ma swoje zady i walety. Czy jako copywriter, freelancer nadal chcesz pracować z korporacjami? Może chcesz pracować in-house w korporacji, zebrać doświadczenie, iść na freelance na swoje i zaznać wolności? Myślę, że ten odcinek powinien był przybliżyć ci te tematy. Na zakończenie jeszcze raz prośba o suba dla YouTube'a, lajka dla Spotify'ka. To pomoże mi zapraszać m.in. takich gości jak Sławek, to pomoże mi zapraszać gości, którzy patrzą na suby i patrzą na lajki. A jeżeli znasz kogoś, kto mógłby wynieść wartość z tego odcinka, kto zastanawia się, jak znaleźć drogę do korporacji, albo kto ma głowę nabitą tym, że warto pracować do korporacji, że to jest taki luz, bluz i orzeszki, podeślij mu ten odcinek. Myślę, że będzie ci wdzięczny, a jeżeli dostanie robotę w korporacji i zarobi za to kupę hajsu, to tym bardziej, a jeżeli nie dostanie tej roboty i się nie przejedzie, to jeszcze bardziej. Siema.